obiecywał, że przed 1 majem jeszcze przyjedzie. Niestety przedzwonił, poinformował nas, że jest chory i przyjedzie na pewno w miesiącu maju, żeby sprawdzić te zabawki, które stoją na plaży miejskiej, ponieważ one wszystkie muszą być co roku dopuszczane. W tym również i skatepark. Jak zauważyliście Państwo, regulamin na razie jeszcze na skateparku wisi. Nie wiem, jak długo on powisi, no bo różnie to może być, tak? Ale jest nowo powieszony. Boiska wielofunkcyjne Orlik, to tutaj to już mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te boiska, byłem akurat na Siódemce, widziałem, jak jest ten boisko trawiaste przy Siódemce zrobione. No to jestem zadowolony, bo to też akurat było w tym okresie przed 1 maja. Jestem zadowolony z pracy osoby, tego podmiotu, który dosiał przede wszystkim ten granulat, bo my jesteśmy jako MOSiR w Giżycku jednym z nielicznych miast. Giżycko jest, gdzie w okresie od listopada do marca boiska się używa, bo generalnie wszędzie to jest tak, że 1 listopad przychodzi, wisi kłódka na Orliku i otwierają 1 kwietnia. My pozwalamy młodzieży korzystać. No, sami wiecie, panowie, jakie ma obłożenie Orlik, czy jeden, czy drugi, bez względu na to, czy jest mróz, czy pada śnieg. No nieraz wręcz trzeba dzieci wyganiać, jak jest poniżej 10 stopni, poniżej zera. Tak jak już tutaj mówiłem, do końca maja powinniśmy też zakończyć modernizację tego ogrodzenia na osiedlu Kajki. Jeżeli chodzi o osiedle Kajki, to ogrodzenie zrobimy, bo pamiętacie Państwo, w tamtym roku była skarga. Ogrodzenie zrobimy, ale ja nadal jestem tam sceptyczny, bo już w tym roku też był telefon do mnie, że tam młodzież siedzi. I no, w sposób niewłaściwie się zachowuje. Nie, bo to jest 22 i z minutami to tam to nawet. Tak, więc jest tak źle. Jak się światło świeci po 22 jest źle. Jak się nie świeci, też jest źle. No i tak, jedni mają pretensje, że się świeci, bo im widno jest i zasnąć nie mogą. Inni mówią, że źle, bo gdyby się światło świeciło, to może by ta młodzież tam nie przychodziła i nie chuliganiła. No, jest tam, to boisko jest według mnie no, mimo wszystko za małe. Nie? No, gdyby ono było większe, no, to jeszcze z nawierzchnią trawiastą, no, to wtedy można by było tam myśleć o tym animatorze, a teraz jest za małe na animatora. No ale zrobimy, no nic się nie poradzi. Jeżeli chodzi o stadion, no to jaki on jest, jakie są płyty boiska, każdy z Państwa wie. My żeśmy zrobili, poprosiliśmy na dzięki uprzejmości między innymi tutaj pana sekretarza, dwóch przedstawicieli takich poważnych firm w Polsce, którzy się zajmują na co dzień boiskami trawiastymi, o zrobienie jakiejś tam ekspertyzy i przedstawienie im, co my możemy zrobić, jak najtańszym oczywiście kosztem i jaki jest stan tych boisk. No, o pewnych rzeczach no to nieodmiennie. Oni twierdzą, że bez względu co byśmy nie zrobili, jeżeli boisko będzie w tygodniu więcej wykorzystywane niż 6 godzin, to nigdy my tej trawy nie będziemy mieli na dobrej poziomie. I też podkreślają, że okres wegetacji w północno-wschodniej Polsce roślin, a w południowo-zachodniej to jest jednak troszeczkę krótszy w stosunku do południowo-zachodniej Polski. Korty tenisowe wydzierżawiliśmy dzierżawcy, tak jak w poprzednim roku ma to pan Ingielewicz, który w tamtym roku nie było skarg, jeżeli chodzi o korty. Myślę, że w tym roku też nie będzie. Oczywiście zbieżni, jeździcie Państwo samochodami, widzicie, że zbieżni to ludzie korzystają
i przed 6 rano, i po 22. Dlatego bramy nie zamykamy. Ta bieżnia jest też taka, jaka jest, też by się przydało coś tam zrobić, bo jeszcze trochę to no, nikt nam nie pozwoli tam na pewno żużlu przywieźć. To trzeba sobie od razu powiedzieć szczerze. Jeżeli chodzi o pływalnię krytą, to w okresie wakacyjnym do 14 sierpnia powinniśmy przeprowadzić takie bieżące remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy pływalni krytej i od 15 sierpnia normalnie już ruszamy. Mamy podpisane już umowy z niektórymi podmiotami na korzystanie z pływalni krytej. Mówię tu o szkółkach z zewnątrz, z Polski, którzy nam tutaj zostawią. Ponadto ja myślę, że to jest ważne, że wspólnie z Wojskowym Stowarzyszeniem Sport, Turystyka, Obronność w sezonie letnim chcemy zorganizować dwie takie duże imprezy. To jest Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego i 62. Centralny Zlot Turystów Kolarzy. Wszyscy pamiętamy, że tych lat temu naście odbył się taki zlot, ale Światowy Turystów Kolarzy w Giżycku. No i to było tych zarejestrowanych około 2000, no 1200, prawie 1300 osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych oceniało się, że jest ich około 700 osób na tym zlocie. Są to ludzie, którzy korzystają, którzy tutaj są minimum te 7 dni i korzystają z bazy noclegowej dostępnej na terenie miasta Giżycka. No, ja sam jestem ciekaw, bo najczęściej to są ludzie, którzy cyklicznie jeżdżą na wszystkie imprezy. Jestem ciekaw, jeżeli nam się uda zrobić taki międzynarodowy zlot turystów, kolarzy w przyszłości, bo teraz to będzie ich około, tak liczymy, krajowych będzie 600-700 osób. Nie? A za 2-3 lata, jeżeli Polska dostanie prawo na organizację tego międzynarodowego zlotu turystów, kolarzy, to liczymy znowu na około tych ponad 1000 do 2000 osób, którzy będą tutaj przez tydzień czasu na terenie Giżycka i okolic przebywać. No jest to nie tylko atrakcja dla tych ludzi, nie tylko możliwość zarobku dla różnych podmiotów gospodarczych, ale też myślimy cały czas przy tej współpracy o organizacji imprez dla mieszkańców, dla turystów, czyli jakieś występy, jakieś konkursy, które będą się odbywały na plaży miejskiej, bo też jest, przewidujemy, że będziemy korzystać z plaży miejskiej z małej sceny. Ale ja myślę, że będzie to raz, że widowiskowe, dwa, że już mamy czym się pochwalić. No wtedy nie było ścieżek, nie było nic. Teraz już mamy jakieś odcinki tych tras rowerowych w miarę porządnych zrobionych, no przy czym trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy jak wsiądą na rower, to wieczorem z rana, to wieczorem, że część z nich jest taka, że wieczorem dopiero wyjeżdża, że są to ludzie o różnym statusie materialnym. Jeden przyjedzie z przyczepą kempingową, ale drugi to żąda wypasionego hotelu. No, przykład mieliśmy z poprzedniej imprezy. Jakimi samochodami, a przede wszystkim jakimi markami tych rowerów ci ludzie przyjeżdżają. No jest to, będzie to wyzwanie dla Mosiru i może trzeba będzie iść w tym kierunku organizacji takich corocznych, cyklicznych imprez rowerowych na terenie miasta Giżycka organizowanych przez Mosir. Jak widzicie panowie, ja tutaj sobie pozwolę zostawić dla komisji rewizyjnej to moje sprawozdanie dodatkowo. Jednym jako załącznik jest tutaj plan imprez takich, które my realizujemy na Orlikach. Są tu różne turnieje, zaczynając od miesiąca kwietnia, a kończąc na sierpniu, bo już z częścią imprez żeśmy ruszyli, to tam są to turnieje adresowane do wszystkich, bo nie, to jest nie tylko piłka nożna, ale jakaś siatka noga, no i do dziewcząt, i do chłopców. No to, co jak wiecie, cieszyło się zawsze w Giżycku
dość dużą popularnością i, no, i zainteresowaniem tych naszych dzieci. Dziękuję panie dyrektorze, bo jeszcze dwie panie. Serdecznie witam panią dyrektor, panią naczelnik. Mogę pytanie zadać? No proszę, pytanie od razu, z pani sportowej. Ja takie króciutkie. Panie dyrektorze, mam pytanie, czy planujecie państwo jakąś, nie wiem, taką bieżącą konserwację, elewację komaliny, bo tam już w niektórych miejscach to na nie wygląda specjalnie. Tak, jest, jeżeli chodzi o szkoda, żeby to się ekomalinę, my żeśmy wystąpili do Urzędu Miasta, żeby wystąpił do głównego wykonawcy o poprawienie tego. To tam już się troszeczkę sypią deski w niektórych miejscach. Tak? I dlaczego tak się dzieje? No nie tylko te deski, ale macie panowie przykład parapetów okiennych, tak? Tak. Które w ciągu 2 lat, no przecież wszyscy wiemy o tym, tak, że one po prostu rozsypują się, blacha rozsypuje się w palcach. Co jest to wtedy przyczyna? Powoduje, że będzie zaciekać te drewno i ono gnije. Tak, tak, no ale już, dobrze, zadać, to już jeżeli chodzi o parapety okienne, mamy je wymienione, także tutaj już jesteśmy na jakimś plusie i na bieżąco. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje nieprzewidywalne, ale na bieżąco, gdzie widzimy, że coś uległo tam jakiejś tam degradacji, my od razu monitorujemy i na pewno nie puścimy nic. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o tę elewację, to jeszcze jest gwarancja na nią, tak? Tak, tak, tak. Pod warunkiem, że no, wszystko jest zgodnie z procedurą, tak? Bo jeżeli powiedzą, że no dobra, my żeśmy położyli 3 warstwy lakieru, ten lakier spełniał wymagane kryteria, ale że on się tutaj łuszczy, no to sorry, ale my już nic więcej nie poradzimy. Tylko dlaczego on się łuszczy? No właśnie, trzeba wtedy wzywać biegłego. W jednym miejscu się łuszczy, w drugim mniej, to jest właśnie tak, problem. I trzeba wzywać biegłego, ustalać na jakiś koszt, no i tam tutaj przed spotkaniem z państwem właśnie rozmawiałem z panem radnym na temat tego boiska przy Siódemce, że jesteśmy, MOSiR jako użytkownik jest na drodze sądowej z głównym wykonawcą tego boiska, ponieważ jest obniżenie terenu na boisku do piłki koszykowej. I to jest dość znaczne obniżenie. Można w sposób tam no, amatorski z tego korzystać, ale dlaczego, skoro zostało zapłacone, nie mamy powalczyć jako ja, jako użytkownik z tym, bo, żeby to było w miarę poprawnie zrobione, tak? Dobrze, radny bądź, proszę bardzo. To była mowa o zabawkach na plaży wiejskiej bodajże, tak? I zrozumiałem z tej wypowiedzi, że zabawki muszą być co pewien czas dopuszczane do użytku, czy one nie powinny być już zakupione z odpowiednim. A testy mają. Wszystkie zabawki. Normy się zmieniają? Czy nie, nie, nie. Co roku. Co roku one powinny być zbadane, tak? Jeżeli na przykład ma pan sprężynę i co z tego, że siądzie na to miękko, tak? Jak to powinno siąść dziecko do 10 lat, ważące odpowiednią ilość, bo pod miękko może się ona nie załamać. I miękko powie, ok, ja siadłem, jest wszystko dobrze. A pod tym dzieckiem się to... Czyli rozumiem, że te zabawki mają jakąś tam sprawność amortyzacyjną i co pewien czas ona jest weryfikowana przez zarządcę. Tak, co roku wskazane jest... Z tej wypowiedzi wynikało, że jakby co roku były badane, a... Ja te mają na 5 lat badane co roku. Czy są sprawne? Bo ja tak, że są sprawne, że nikt mi nie zarzuci, że dziecko się skaleczyło, no, nikt mi nie zarzuci. To może się zdarzyć, no bo wiecie panowie, no pęknie deska, pęknie jak, ale na przykład... Ja już rozumiem, tylko... To już jest, przepisy. Rozumiem, już jest doprecyzowana wypowiedź. No była taka sytuacja, że sprężyna pękła, tak? No chyba. I to ja tak jest sprężyna ja tu powiem, że Mirek, ja tu, pan dyrektor ma rację, bo do 22 to rodzice są przy dzieciach, ale po 22 to nikt nie pilnuje i osoby starsze tam hulają jak zazwyczaj na tych. No jeśli chodzi o pływalnię, no, to ona teraz pływalnia jest nieczynna? Nie, jest czynna. Do końca roku normalnie funkcjonuje.
Szkolnego. Szkolnego, to. Rozumiem, czyli to ten remont później będzie od początku wakacji, tak? 6 tygodni przewidujemy, że... Tak, że w maksy... No to musi trochę zajść, później trzeba to nieckę basenowo doczyścić, to uzupełnić flugi, to musi wszystko najpierw wyschnąć, nie? To nie jest tak prosto, to jest spuszczenie 600 metrów sześciennych wody. Zadania, które zostały, na które zostały przekazane pieniądze, o ile pamiętam, poprawką budżetową, a dotyczące boiska wielofunkcyjnego, tam trzeba było podnieść coś, tak? Ja wiem, że mówił, ale czy to zostało zrobione już, czy ma być zrobione? Nie, ja mówiłem, że do końca maja będzie na pewno zrobione, bo musieliśmy wyłonić wykonawcę. Dobrze. Proszę, radny Iwaszkiewicz, proszę bardzo. Tak, znaczy, taką miałem refleksję, że jednak może rzeczywiście pomysł z tym animatorem nie był taki do końca zły, że tam mogą być pewne problemy, bo skoro tam się kamadzi, może to jest ten problem i robi jakieś tam rzeczy niesportowe, to obrazanie tego jakby nie zlikwiduje. Ale to taka mała dygresja. W każdym razie ja tutaj skorzystam z okazji i przekażę uwagi mieszkańców co do pewnych rzeczy, które mają miejsce na terenie Mosiru, a niekoniecznie może Mosir ma jakby wpływ na to. To pierwsza rzecz to jest rowerki dziecięce, bo zdaje się, pod takim był hasłem. Okazuje się, że tam dzieci to raczej w mniejszości korzystają z rowerków, raczej to taka młodzież, powiedzmy, albo ludzie dorośli. I spacerowicze skarżą się, że dochodzi do ewidentnych sytuacji kolizyjnych. Nawet na plaży. Na plaży, tak. No to była taka sytuacja, skargi nawet chyba, czy gdzieś tam. Było to. Tak, podobno to się w ogóle nie zmienia i tak kilka osób mnie prosiło, żeby zwrócić na to uwagę, że może rzeczywiście, skoro to mają być dziecięce, to niech będą dziecięce, tak? A jeżeli mają być dorosły, to inne miejsce jakieś powinno być wydzielone, żeby nie było kolizji z spacerującymi, bo jednak dyskomfort spacerujących w takim miejscu jest dosyć poważny, bo to zagrożenie, ktoś wpada w dziecko takim impetem, tym rowerkiem, widziałem takie zagrożenie, to zabawę adrenalina niesamowita. Jeżeli chodzi o ten piasek, to też w tamtym roku już ktoś mnie zapytał, dlaczego jest pryzmat. Teraz wiem, dlaczego jest pryzmat. Myślałem, że nie zaczął czasu na rozplanowanie. Ale taki mam pomysł, żeby może zadowolić wszystkich to część, żeby rozplantować, a część zostawić w pryzmach. To może było tak zrobimy. Takie nie ma problemu. Środek, no tak. Rzeczywiście niektórzy mówią, że na plaży powinien być jednak piasek rozplantowany. Nie, no już ja tam myślałem, żeby tam było wyraźnie rozgraniczenie kąpielisko, no właśnie, czyli piaseczek wysypany, no ale tam krawężników oczywiście nie wkopię, tylko żeby było zaznaczenie, że widać, że tu się kończy trawnik, a tu się zaczyna piasek i kąpielisko. I na pewno tak zrobimy. Teraz następna rzecz, to widziałem w VIP-ie, mnie chyba minęło, jeżeli dobrze zobaczyłem, to pan dyrektor potwierdzi, a jak nie, to sprostuję. Był jakiś przetarg na dzierżawę terenu pod Luna Park, tak? Ogłosiliśmy, wiecie państwo, najważniejsze dla nas jest, żeby był dla nas, dla dzierżawców na plaży miejskiej, wszyscy dzierżawcy, którzy korzystają, te punkty gastronomiczne, że jeżeli jest wesołe miasteczko, jest życie, wyjeżdża wesołe miasteczko, nie ma życia. No tak, tylko że pomyślałem sobie, że ktoś pomyśli, że faktem jest, że ja mogę udowodnić, że to jest jedno z najlepszych, jeżeli nie najlepsze, wesołe miasteczko w Polsce. Człowiek, który ma takich sieć takich wesołych miasteczek i wiele miast się stara, żeby takie wesołe miasteczka przyjechały do nich. Ten człowiek chce u nas, ale pomyślałem sobie, że jeżeli ja ogłoszę przetarg, w jakimś sensie, jak każdy urzędnik, będę kryty. Okazało się, że ogłosiłem przetarg, nikt się nie zgłosił, więc jestem po rozmowie telefonicznej z panem Zalemelkiem, z panem Zalemelkiem. No, nie rozmawiałem, nie mówiłem mu, przyznam się, że ogłosiłem taki przetarg, bo już po przetargu z nim oczywiście rozmawiałem. Mówi, że tak, że przyjedzie, podpisze umowę, także jestem zadowolony. Bo tu nie ma pieniędzy. Nie czyli ma... ten sam na Tak. Nie ma pieniędzy za dużych z tego, bo ja bym chciał oczywiście, tak jak miałem, podawałem państwu przykład po tej czarnej perle, że mam 90 tysięcy, to bym chciał 390 za wesołe miasteczko, no ale jak nie ma zainteresowania, no to wiadomo, że nie dostanę, no więc muszę cokolwiek, chociaż jakieś parę groszy za to sprzątanie później, bo oni po sobie posprzątają, ale ja mam tam liście. Żeby te liście wywieźć, żeby chociaż starczyło na wywiezienie tych liści z tych toporów, tak? Bo tak, oni nam teren zostawiają naprawdę bardzo czysty, jestem z nich zadowolony. No zresztą
dzierżawcy mieli do mnie wielkie pretensje, jeżeli chodzi o to, że nie ma wesołego miasteczka w Giżycku. Pojawił się wtedy tłumacz. Ostatnia rzecz. Kwestia stadionu. Ja wiem, że zasłużę sobie na miano nudziarza roku albo nudziarza kadencji nawet, ale ja będę ten stadion drążył, dopóki będę żył chyba. Chyba, że wcześniej coś z tym się stanie. Myślę, że sprawa tych 6 godzin użytkowania z płyty głównej mogłaby być rozwiązana tylko wówczas, kiedy istniałoby drugie alternatywne boisko. Czyli to jest sztuczną trawą. Ze sztuczną nawierzchnią, a jeżeli nie, to z naturalną. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest to jedyne boisko pełnowymiarowe w zasadzie w Giżycku. Tak? No to jest w zasadzie jedyne. Natomiast stan jego jest taki, wiem, że teraz był ten greenkeeper i tam mierzył i twardość tej nawierzchni i tak dalej. Ono się w zasadzie już w tej chwili nie powinno być dopuszczone do gry. Takim moim zdaniem jest. Przynajmniej przez dłuższy czas po tej długiej zimie, nie? Bo tam się nie odbuduje ta ruina w żaden sposób, a poza tym na tym podłożu to już chyba nic nie urośnie. Ale do czego zmierzam? I wbrew temu, że liga powiedzmy kończy się tam w czerwcu, prawda, i w sezonie nie ma tej ligi, to wydaje mi się, że stadion mógłby być naszym dodatkowym atutem, jeżeli chodzi o miasto turystyczne, tak? Gdybyśmy mieli porządny obieg oczywiście, bo są momenty przygotowań i mielibyśmy fajnie z sosem nawet takie połączenie. No, dlatego mówię, ten temat będę drążył i te 6 godzin, o których pan dyrektor wspominał, to trzeba mieć świadomość, że dopiero będzie realne, jak będziemy mieli drugie boisko. Jeszcze tam pan radny jedno pytanie zadał, ale już zapomniałem, czego dotyczyło. Rowerki, lunapa, piasek. Już wiem, rowerki. To są rzeczy. Jeżeli chodzi o rowerki, powiem panom tak, no to jest tak. Jeżeli Mosir by, załóżmy, nie ogłosił przetargu na rowerki, bo ja do tego sceptycznie się odnoszę, do tych rowerków, ale mamy problem potężny, ponieważ na terenie kolejowym stoi człowiek, który ma rowerki i który wpuszcza i on prowadzi tam działalność gospodarczą. No, no jest linia, jak staniecie, jest taka linia topoli. Ta linia topoli to jest teren kolejowy. I on sobie stoi, on może prowadzić działalność gospodarczą. No to mnie też boli, że skoro kolej zarabia, dlaczego Mosir nie może wyciągnąć. No, ja z tych rowerków podpisałem umowę, pieniądze już płynęły na jeden plac. No to jest 1500. No to nie jest dużo netto, a nie jest dużo, ale nie jest też mało. Natomiast problemy są potężne, szczególnie jak młodzież dorastająca albo wskazująca siądzie na czymś takim i jeździ. No dobrze, jak wyjedzie na miasto i tam policja go złapie, od razu mu zabierze prawo jazdy, tak? Ale na tym no to jest kłopot. My już próbowaliśmy zmusić tych dzierżawców, żeby jeździli wokół skateparku, tylko tam po tych alejkach. No, nie są w stanie upilnować, twierdzą, no zresztą zgodnie z prawem, temu, któremu dali ten rowerek. Ten rowerek, zaraz patrzycie panowie, jest na molo, a na molo muszę się wam pochwalić, że tak jak my żeśmy jako Mosir w tamtym roku zabezpieczyli te ławki, to widzicie, żadnej ławki nie wyrzucili nam do jeziora. Wszystkie mamy. Dziękuję, proszę, radny Szosz, proszę. Dobrze, to ja też bardzo szybko kilka pytań. Pierwsze pytanie, trwa budowa już tej kładki, przedłużenie do mola i pytają mieszkańcy i przedsiębiorcy, czy przejście koło Galeonu w czasie budowy kładki będzie zamknięte, czy będzie otwarte? Czy ten ciąg jeszcze, który jest od żeglugi do Ekomariny? Na razie jest otwarte. Wiecie, panowie, no to akurat pytanie powinno być skierowane do Wydziału Inwestycyjnego, natomiast ja wam odpowiem, że na zdrowy chłopski rozum powinno być zamknięte, ponieważ tam jest teren budowy, to jest na całym, przejście będzie wzdłuż torów do Ekomariny, no ludzie będą jednak musieli... No, żeby jeszcze jedną kładkę postawić z Ekomariny do... Ale to warte jest, teraz można chodzić do przejścia. Takie drewniane schodki zrobić, nie? I przejść kładką. W razie ograniczonej szansy, wiemy. Tu w
wcześniej było wspomniane o tych wszystkich umowach, które są zawierane z różnymi najemcami, dzierżawcami tego terenu, począwszy od kanału, a skończywszy na Ekomarynie. I jak z tego zrozumiałem, nie cały teren jest w gestii Mosiru, czyli części... Mosir zarządza od drogi tej, która prowadzi do Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych do Galeonu. To jest zarządzany, ale w trwały zarząd to jest dana ta działka Ekomariny, która sięga do kładki włącznie. Skąd moje pytanie, czy można doprowadzić do tego, żeby cały teren, ten cały teren nad jeziorem był w gestii jednego zarządcy? Na przykład to właścicielem jest gmina miejska Giżycko. Ja bym się chętnie pozbył. Napisać projekt uchwały. Wiecie panowie, ja bym się chętnie pozbył tego terenu. Dlaczego? Jak, bo tam jest, no nie ma co się oszukiwać. Tam, tak jak już podałem wam przykład nieszczęsnej lampy się nieświecącej, wyobrażacie sobie państwo z rana kosz nieopróżniony i te ptaki, te mewy? Ja to na co dzień przerabiałem, a trawa, a wysokość tej trawy, a koszenie tej trawy? Przecież ja za wszystko to zbieram. Dlatego ja rękoma i nogami bym się bronił przed przyjęciem, a chętnie bym się pozbył. Ja to rozumiem i oczywiście przyjmuję twoje stanowisko, ale z naszego punktu samorządowego to lepiej, żeby tam jakiś gospodarz jeden był tego całego terenu. Jest jeden, za sprzątanie, za oświetlenie odpowiada dyrektor Mosiru. Kierownik jednostki organizacyjnej niestety musi odpowiadać za wszystko. Mam swojego zastępcę. No, więc właśnie. Ja rozumiem. I kierownika Ekomariny. Wrzucamy ci jak gdyby jeszcze jedną cegiełkę, jeszcze jeden problem, ale dobrze było, żeby zarząd to też wziął właśnie ten, kto odpowiada za ten teren. Nie? Jeżeli chodzi o zarządzanie tymi umowami i dzierżawami, i najemcami i tym wszystkim. Dobrze, ale to... Do tej pory nie mamy problemów z dzierżawcami. Nie wiem, jak teraz będzie z tą nową ustawą śmieciową. My tych naszych aneksujemy i miasto chyba też, na pewno będzie musiało aneksować. Natomiast już ostatnie pytanie, kolega tu wspomniał o tym stadionie. A co z tym COS-em? No to już tak gdzieś tam w pewnym okresie już coś tam się zawiązało, już były jakieś nawet porozumienia i potem gdzieś to się rozpadło. Dyrektor Mosiru z dyrektorką COS-u pracują na szczeblu doprowadzenia gazu. Tylko tyle mogę panom powiedzieć. No to już nie leży to w mojej gestii. Tak? Radny Boś, proszę bardzo. A czy macie szacunkowe koszty renowacji płyty głównej stadionu? O, to zależy, jak pan radny by chciał zrobić, ale żeby zrobić... No pewnie, że zależy, ale mniej więcej. Tysięcy czy milionów? To znaczy, jak pan radny chce, czy mniej, czy więcej? Bo ja powiem tak, sama płyta główna to około 700... Optymalnie mówię. Sama płyta główna, żeby ją teraz wybrać od 500 do 700. 2 miliony pan potrzebuje na zrobienie na przykład tartanu bieżnej. To 2 miliony to jest sprzed 5 lat? 5 chyba, wtedy żeśmy jakoś... Oświetlenie trzeba liczyć kilkaset tysięcy, no i przede wszystkim ten nieszczęsny budynek, tak? No bo jeżeli mamy mówić, ten budynek się nie da rozbudować, tego budynku się nie da. 5 milionów potrzeby. Mało. Żeby zrobić... Ten, mało? 5 milionów? To zależy, co chcemy zrobić. Bo tak jak w roku za 7. Zależy, co się chce zrobić, tak? Jakby zrobić, to już zrobić to... Słuchajcie państwo, byśmy dyskutowali, bo pan dyrektor... A to są takie potrzeby, a gdybyśmy zetknęli szerzej, no przecież my to rozumiemy, że trzeba dobrze by było wyremontować i dlatego pytałem, 7 milionów to nie mało. Za 7 milionów to ile to dróg na przykład się wyremontowało, prawda? Ile ulic poprawiło, więc tutaj to są zawsze... Nie będzie sobie wyremontować, bo ja jestem za stadionem. Ja jeżdżę po drogach, ale jestem za stadionem, bo to mnie boli, bo to... Ja wiem ile... To cały kompleks, mówmy, a sama płyta? No, 500 do 700. Zobaczymy,
Ale tak trzeba liczyć w tych granicach. No bo co, samo Darm położyć, to wiecie panowie, ile Darm kosztowała. System nawodnienia, oczywiście, no to wszystko trzeba zrobić. Dlatego tematy jeszcze wrócimy. Ja jeszcze mam dwie sprawy, panie dyrektorze. Pierwszą, na molo zostały zdemontowane 10 ławek, tam gdzie będzie ta budowa. Gdzie te ławki poszły? Te ławki pójdą na Ekomarinę. Szkoda, że myślałem, że na plac tutaj Rumbalski. Nie, my za tym jesteśmy, żeby to brakuje ławek, nie ma, nie? Poszło na Ekomarinę, drugą taką sugestię, propozycję, bo tyle lat już jesteśmy radni. Panie dyrektorze, pan wiem, że jest odpowiedzialny jako dyrektor za wszystko, ale pana nie zawsze w niedzielę. O co mi chodzi? Po wielkich imprezach, dam przykład wam z drugiego, po dużych imprezach, dużych, czy przegląd lotniczy, czy żeglarski, na molo znajduje się taki, po zakończeniu imprezy jest niesamowity bałagan. Przy tych koszach nasypanych. No ja tu mam przykład, ja przepraszam, ale drugiego, jak mieliśmy tu święto flagi otwarcie i ten pasaż co jest, że jak się szło po południu, no to przecież to nie można. Te kosze rozwalone jeszcze tam osoby. Czy ja wiem, że zgodnie z umową organizator ma zabezpieczyć, ale nie rano, tylko powinien wiadomo, że godzinę, dwie po imprezie, jak jest drugą, żeby tam jakaś ekipa była lotna, żeby to szczątnęło. Bo rzeczywiście widok jest straszny, bo ludzie przychodzą, odchodzą, ale jest sytuacja. Kto robi porządek właśnie po tych imprezach? Tak jak już państwu wcześniej wspominałem, jeżeli korzysta ktoś z plaży miejskiej, podpisuje umowę z Mosirem i on ma posprzątać. Tak jak tutaj jest pani dyrektor i w poprzednich latach to pani dyrektor, jak robiła imprezę, jarmark czy cokolwiek innego, ona sprzątała, bo mówimy Mosir, ale Mosir to kto tam jest? Mosir wręcz pozorom, mili państwo, to jest kilka sprzątaczek, kilku konserwatorów, no i ludzie z prac społecznie użytecznych, którzy mają obowiązek odpracować 10 godzin tygodniowo, żeby otrzymać pomoc z MOPS-u. I my w oparciu o tych ludzi bazujemy, no ale to są ludzie. Jeżeli oni dostaną na koniec miesiąca z MOSIR-u po tych 200 parę złotych, to pierwszego czy drugiego, jak stoję za alkomatem, to praktycznie jest wymiana. Ja nie tylko powiem tak, powiem państwu tak, jak wiecie, jeżeli rusza sezon letni, to jest zawsze sprzątnięte. Staramy się, żeby do 8 rano było zawsze sprzątnięte i pan radny mówił o tym. Ja byłem codziennie z rana przez te parę dni, przed 7 i na plaży miejskiej i... To ja wiem, jak do Olszyna jeżdżę, to o 5 już jest porządek, ale proszę pana, tu się skończyło 2, 15, 15 skończył się impreza. Impreza, ludzie poszli tam, bo przy Ekomarinie były cuda. Pani Dorota zdrużała tego, z tulipanami żółtymi siedziała. Tak, to były cuda. Ale o co mi chodzi, bo ludzie jedni oglądają, drudzy nie. Pamiętam, kiedyś w Radzie było jeszcze Lemecha, że z Zukiem było podpisane, po takich imprezach był dyżurny samochód i robił porządek. Przyjeżdżał, wysypywał i był porządek. A tu nawalone całe, chody, ekipa sanitarna chodzi i tak dalej. To jest tu na tym. O to mi chodzi, żeby po sobie zrobić na bieżąco, nie do rana. Nie do rana. No. My sprzątamy w sezonie letnim, to my sprzątamy plażę miejską dwa razy dziennie. Jesteśmy i z rana, i jesteśmy z popołudnia. Ja go widzę. Proszę bardzo, no bo nie skończymy ten temat jeszcze pani. Na koniec trudne pytanie do pana dyrektora będzie. Proszę nie zadawać. Nie, dobra okazja, żeby zadać. Mogę nie wiadomo, to może pan dyrektor nie doceni to pytanie. Wpadł mi w ręce wyrok jeden już prawomocny. Czy w związku z, nie będę przytaczał uzasadnienia i tak dalej, czy w związku z tym wyrokiem będzie inny elektryk, że tak powiem, konserwował oświetlenie na... Na tę chwilę nic nie wiem. Nie mamy co. Nie do końca znamy temat. Nie, to mogę przypomnieć. Nie. Chodziło o to, że
dostał człowiek zezwolenie od pana dyrektora. Nie wiem, czy zastępcy, czy osobiście pan dyrektora. Na wjazd na teren plaży. Tak. I chodzi o to, że doszło tam do pobicia i tak dalej. Wiecie państwo, to z powództwa cywilnego, ci panowie się sądzili, tak? Mhm. Ja dostaję dokument, jeżeli zastępca mi sporządza notatkę służbową, z której wynika, że ma ileś ofert na prowadzenie remontów, konserwacji i ta oferta jest najmniejsza, to tą ofertę ja muszę wybrać, bo gdybym jej nie wybrał, no to naruszyłbym dyscyplinę finansów publicznych. I to zastępca generalnie wskazuje, tak? Zastępca sporządził notatkę służbową po przeprowadzeniu. W kontekście mówiłem. Jeżeli chodzi o plażę miejską i Ekomarinę, za to z ramienia dyrektora Mosiru nadzór sprawuje pan zastępca, tak? Ja mam orliki, ja mam lodowisko, basen i stadion. Jasne, ja tylko bym sugerował, żeby jednak po tym wyroku, gdzie jednoznacznie dowiedziano, że ten człowiek nie powinien ani prowadzić pojazdów, ani tym bardziej zajmować się tym, jednak może poszukać innego elektryka. Ja jeszcze tego wyroku nie znam i przyznam się... Nie ma problemu, to ja mogę dostarczyć. No chciałbym poznać sentencję tego wyroku, tak? I czego on dotyczy. To nie jest współpraca. Dobrze, proszę państwa, no pan dyrektor nie zna, no Wojtek. To nie jest pracownik. Słuchajcie państwo, wracajmy do tematu. Sezon letni, czy do części sportowych, do organizowanych imprez przez pana dyrektora, czy mają państwo radni takie uwagi, pytam. Ja myślę, że panie dyrektorze, życzę panu dużo słońca, cierpliwości. Żeby wszystkie imprezy, ale prośba, żeby te imprezy, co pan planuje na każdych widocznych miejscach, czy to w prasie, nie w prasie, były publikowane, żeby ludzie widzieli. Czy w tych miejscach publicznych, gdzie te imprezy się odbywają, żeby właśnie było to jak najszybciej, ludzie, żeby się zapoznali, wiedzieli konkretnie i tak dalej. Dużo panu zdrowia, cierpliwości, życzę w sezonie. Dziękuję bardzo. Dużo turystów i mało kłopotów. Pani dyrektor była pierwsza, proszę pani, pani dyrektor. Dziękuję. To tak będzie w imprezie. Chcę pierwsza. Proszę bardzo pani dyrektor. Ja spytałem się znaczy, pani... Znaczy nie, bo ja może by tak zacznę od rzeczy, od ogółu i przejdziemy do szczegółu, no. Dobrze? Bo ja dlatego panią Dorotę spytałem, bo oglądałem doskonale program. Ładne pani tulipany miała. Ale skąd? Może na ogródku dopiero nie chciałek, nie. Ale były, nie? No były i były flagi biało-czerwone. Z Holandii! Ale to nie byłam na działku, bardzo przepraszam. Ale kiedyś takie losy przynajmniej było. Maciej Brubel tak szybko szedł na kawkę w dół. No to było fajnie. To widzę, że pan radny był przed telewizorem. Byłem cały czas, dlatego mówię, że mnie trzęsie, jak po tej imprezie pani Liliano, jak się idzie, no nie ma, no tak, wiesz, tylko proszę tam ludzie chodzą, przecież widzą, co się dzieje, tu musi być jakieś inne rozwiązanie. No też, jeżeli można, no, trochę na naszą obronę, nie możemy też spowodować, żeby ekipa sprzątająca za każdym szła i zbierała, bo nie, duża impreza powinna ekipa iść. Ale nie można w czasie tej imprezy, a po imprezie jest sprzątana. Ale ktoś powinien nas obserwować i panią byliście zaangażowani drugiego, no, nie? Oczywiście. Ja byłem i wszyscy byliśmy tam. Ale kończy się impreza i idziecie na Ekomarinę, bo tam było. No tak. To dlaczego nikt tam nie chodzi? To jest słuszna uwaga. A przecież tam ludzie chodzą i później kopie rozwalają, no to mi chodzi. Proszę bardzo. Ja odnośnie do tego, nie, to jest bardzo słuszna uwaga i ja akurat byłem na różnych imprezach i byłem na imprezach, gdzie jest 100 tysięcy ludzi. I jest taka zasada na tych większych imprezach, na przykład czy w Polsce, czy za granicą, że chodzą osoby naprawdę, nie że za plecami kogoś śmieci zbiera, ale chodzą, rozglądają się, woreczki zbierają. To jest inny problem, bo tam było za ciasno, żeby dostawić jeszcze dodatkowe pojemniki, bo zwykle takie są na imprezach dużych dostawiane, natomiast tam mieliśmy ciasno, było bardzo dużo tych wystawców i nie było po prostu gdzie i stąd, no, a nikt się nie spodziewał. Wystawca powinien torbę wziąć, co to na tego i zabrać. Ale to znaczy nie, jak najbardziej, wtedy pan ma rację, bo ja mam akurat porównanie do Poznania, gdzie byłem na pewnej imprezie w zeszłym roku. Na Malcie, ludzi było. Na Malcie. Nie. Na pewnej imprezie. No na takiej ogólnopolskiej imprezie, nie?
i było bardzo dużo ludzi, około 60 chyba tysięcy. I tam było to rozwiązanie w ten sposób, że po prostu te osoby zbierały i wynosiły gdzieś na jakiś inny teren. Nie, że gdzieś na teren. Także to jest takie, no myślę, że dobre. To jest prośba, jest racja, bo to nasza wizytówka. Dobrze, będziemy o tym pamiętać, żeby... Zadanie możliwości. Proszę Pani, od lipca będzie łatwiej. Organizacja musi zadbać za to. Proszę. No więc ja chciałam po prostu zacząć od tego, że przygotowania do sezonu zaczęły się od konferencji prasowej, na której zostały zaprezentowane najważniejsze sztandarowe imprezy Giżycka i oczywiście omówione różne inne, pomniejsze. Wydział Promocji zajmuje się przyjmowaniem imprez do kalendarza imprez i ten kalendarz imprez w tym roku, ponieważ on był w takiej formie może niespecjalnie wygodnej, czyli on przedtem był w takiej formie, że trzeba było najechać kursorem na dzień, który był interesujący dla odwiedzającego stronę, gdzie się wyświetlała nazwa imprezy, organizator i tak dalej. W tym roku postanowiliśmy zrobić krok dalej, czyli w zakładce turystyka jest taki plan imprez w dwóch programach do druku. Także każdy może sobie wydrukować, bo to jest nanoszone na bieżąco. Ja się zawsze bronię przed tym, żeby drukować takie ulotki przed sezonem, czy czasami nawet były prośby o broszury, dlatego że to się bardzo zmienia. Albo impreza jest wycofana, albo dochodzi kolejna. Także szkoda po prostu pieniędzy na druk ulotek, które potem są nieaktualne. W związku z tym właśnie w tym roku jest no, takie ułatwienie i to jest też skierowane do podmiotów, które życzyły sobie takiego kalendarza, po to, żebyśmy my nie byli zaangażowani w drukowanie i rozwożenie potem po mieście, bo po prostu nie ma na to fizycznie czasu, to każdy może sobie wejść na stronę, wydrukować ulotkę i zostawić czy w hotelu, w recepcji itd., itd. Także tutaj to też jest takie, no, myślę, że to jest ułatwienie. Bo po prostu osoba zainteresowana sobie taki kalendarz może wydrukować. Więc zaczęło się od tej prezentacji tych naszych imprez. No i teraz otwarcie sezonu właśnie drugiego w połączeniu z świętem Biało-Czerwona, które uważam, że promocyjnie dobrze wypadło, bo też to był taki moment, gdzie można było o tych naszych imprezach porozmawiać i opowiedzieć ludziom. Zostało to bardzo dobrze podchwycone przez telewizję, które bardzo rzeczywiście licznie zjechało, praktycznie wszystkim Polsat był TVN i to rzeczywiście tego dnia bardzo, bardzo Giżycko było widoczne w telewizji, z czego się bardzo cieszymy, bo to na pewno jest taka zachęta dla turystów do przyjazdu w sezonie. Także to jest to, jeżeli chodzi o imprezy, to mamy już ustalone to, co robi Wydział Promocji. To już jesteśmy po umowach, po potwierdzeniach tych wszystkich wydarzeń. I wydaje mi się, że ten kalendarz imprez w tym roku jest dosyć atrakcyjny. No, najbliższa impreza to będzie 25 w Twierdzy Bojen, to jest święto naszych trzech leszczy. W tym roku troszeczkę inna formuła, bo to się właśnie odbędzie w Twierdzy Bojen. I skierowane to będzie też do szkół gastronomicznych, bo chcemy tutaj promować młodzież gotującą z Giżycka, ale nie tylko, bo mamy potwierdzenia z naszych miast partnerskich, że również przyjadą młodzi ludzie i będą prezentować swoje potrawy. No, te koncerty, które wydaje nam się, że będą atrakcyjne, to się okaże oczywiście po liczbie osób, które zechcą przyjść do Twierdzy Bojen i obejrzeć ten nasz program. Ale mam nadzieję, że taki sposób zaprezentowania tego święta w połączeniu, bo to jest oczywiście po połączeniu z Dniami Giżycka, będzie atrakcyjny. No mamy ten koncert dżemów w lipcu, z czego się bardzo cieszymy, bo nie ukrywam, że bardzo trudno było dotrzeć do zespołu i tak. Dżem przyjedzie do nas? Tak. I to będzie koncert bezpłatny, tak. Także z tego też jestem bardzo zadowolona, że to się udało nam zapiąć i będzie ten koncert. No tutaj mamy też... No ostatnio jakaś... Jako dżemia, ja myślałem o zespole, no na dwie dżemy. Zespół dżem przeżywa drogą młodość. Tutaj pan sekretarz też jest zwolennikiem goszczenia takiego zespołu. Tak. Jeszcze się trzymają. Ja tutaj na początku, jak pani przyszła, ja chciałam, tu radnym mówiłem, że ten baner, który wisi tam nad molo, czy tylko jest jeden? Nie, właśnie o banerach już no to zmierzam. To jest bardzo dobra promocja, tam są budynki. Tak, udało nam się, że jeszcze przed tym długim weekendem, że zawisł ten baner. Dzisiaj właśnie przed chwilą zobaczyłam, że przyszedł kolejny i on będzie wisiał w ten... Ponieważ w ogóle mamy problem w Giżycku z takimi miejscami, gdzie to wywiesić, bo nie ma budynku. Miejsc.
nad ulicami niechętnie to robię, bo to jest, nie, właśnie nie, ja już próbowałam, naprawdę, próbowałam w wielu miejscach. Jedyne właśnie miejsce na takie wielkie, to co teraz mamy tutaj, tą tak zwaną siatkę na galonie, to jest niezłe miejsce, ponieważ jednak tych ludzi, którzy i z wody widzą, i spacerujących, także tam jest dobrze. A teraz, jutro za Wiśnie, taki baner tutaj w miejscu, może Państwo wiedzą, miejsce po byłym planie Niżycka, takie jest. I w to, się w ten, tak, i w to miejsce w tym roku wpasowałyśmy ten nasz, to jest naprawdę centralne. A plan miasta, bo się dowiedziałam, że w Centrum Promocji Informacji Turystycznej robią plan miasta, co prawda nieduży, a ja z kolei sobie planuję, że zrobię duży plan. Zaproponowało mi Centrum Promocji, no bo gdzie plan miasta? No jak turysta przychodzi, to idzie do centrum, prawda? I w związku z tym, no to musi być gdzieś w pobliżu, a nie ma tam miejsca, bo właśnie to miejsce, z którego już się ucieszyłam, bo podjechałam, patrzę, jest, nie, niestety Robert Kępa zajmuje na właśnie ten swój, swój taki rodzaj, takiej planszy, gdzie będzie, to jest promocja jego projektu, gdzie będzie wpasowany taki nieduży plan miasta. Natomiast zaproponowano mi od szczytu, czyli idąc od ulicy Olsztyńskiej, że w tym miejscu ewentualnie można by było wykonać taki duży plan. I tu jeszcze należy rozważyć, czy to jest dobre miejsce, czy niedobre. Ale na pewno w tym roku będę chciała, żeby te nasze imprezy wisiały sobie tutaj na tym już, na tej konstrukcji, która była przeznaczona pod plan, bo to jest miejsce, gdzie będzie to widać po prostu. Czy mają panowie pytanie do pani naczelnik Wydziału Promocji? Czy mają panowie Proszę. W takim razie pierwsza sprawa. Jak jest z tymi opłatami klimatycznymi? Nie ma takiej opłaty. Opłata miejscowa, tak? Opłata miejscowa. Opłata miejscowa to jest bardziej pytanie do Wydziału Finansowego. Ale ponieważ byłam na spotkaniu z branżą turystyczną, ona, Bogu dzięki, wzrasta z roku na rok, czyli jednak nasze starania, czyli uświadamianie i tak dalej, to tak, oczywiście tutaj na tym spotkaniu wynikła sprawa tych kontroli w trakcie sezonu, żeby jednak była prośba ze strony podmiotów, żeby robić je po sezonie. Bo były kontrolowane głównie hotele, no bo to wiadomo, no i tutaj hotele się broniły, że tak, no w sezonie nie są w stanie obsłużyć odpowiednio kontrolera, bo są zajęci pracą, prawda? I rzeczywiście, no to skoro tutaj... To nietaktowne dla takiego podmiotu, żeby inaczej, wchodzić w jego działanie. Nie, inaczej nie. Jest rozpędzony, nie? Są uprawnienia i kontrolować można, ale no kontroluje się księgę meldunkową, w związku z tym, no doszliśmy do wniosku, wiedzieliśmy, że rzeczywiście nie ma sensu robić tego w sezonie, będzie to robione po sezonie. Natomiast tutaj no dalej trzeba toczyć boje o uświadomienie mniejszym podmiotom, które nie mają ksiąg meldunkowych i trudno to zweryfikować, żeby jednak te opłaty pobierały, tym bardziej, że mamy przykłady z miast, z którymi duże miliony zarabiają. Są to bardzo wysokie, ale tam są po prostu ludzie może już świadomi tego, że to służy nam, prawda? Że to nie jest obciążenie dla podmiotu, bo to płaci w końcu turysta, prawda? Jest jakaś część, która jest przeznaczona również dla podmiotu, no nie wiem, 10%, nie pamiętam jaki. Że też no, jakieś tam grosze z tego ma, ale to już nie chodzi o to grosze. To po prostu chodzi o to, że to jest dla naszego wspólnego dobra pobierana ta opłata, nie po to, żeby kogoś dobrać. To nasz budżet samorządowy. No więc właśnie dlatego, no a budżet samorządowy to jest wspólne dobro. Tak, to tego powinniśmy pilnować, dobrze? To będzie dla Komisji Finansów zadanie i dyscyplinować właśnie podmioty turystyczne. Wystawić strażę. Albo wystawić strażę. Ja na komisji rewizyjną mam taki, właśnie z Wydziału Finansowego wziąłem od koleżanki taki właśnie zestawienie i porównanie właśnie tych wpływów z lat poprzednich. Ile? 90 000 zarobiliśmy na opłacie klimatycznej. Wisła zarabia miliony. No tak, ale Wisła nie możemy się porównywać, bo tam sezon trwa cały rok. Za wszystko tam wymyślają. No dobrze, ale tam inaczej się tego składa. Nie, to już nie ma. Znaczy my się nie cudy świata. Dama Małysza, Marek.
Ale do nas tylko przez 2 miesiące przyjeżdżają turyści, a tam przyjeżdżają przez cały rok. Ja jeszcze mam dwa takie krótkie pytania. Czy koncerty organowe żyją własnym życiem, czy to też jest od nas uzależnione? Jak to? Oczywiście, że od nas uzależnione. Własnym życiem nie żyją. To jest impreza, która... To jest impreza finansowana w 100%. Znaczy, no może nie w 100%, ponieważ pozyskuje pan Piekarski akurat, on się tym zajmuje, jeszcze sponsorów, ale no, no że tak powiem, podstawą finansowania jest budżet miasta. A my nie musimy kontrolować, my chodzimy na koncerty po prostu. I jeszcze moja propozycja. Tak. Kino zawsze służyło za takie miejsce do rozwieszania banerów. No właśnie, planów. Zostałam skrytykowana w ubiegłym roku, że nic nie widać i w tym roku na kinie nie wieszam. Nie, i ten plan Gizycka nie może gdzieś tam... Nie widać, nie widać. Ale przy tych ławeczkach, przy tych krzewach może. To trzeba zrobić specjalną konstrukcję w pasie drogowym, ponieważ na kinie to jest zupełnie bez sensu. Chyba, że podświetlamy. Dobrze, ja dziękuję. Proszę, radny Waszkiewicz, proszę. Ja mam kilka pytań, łatwych, jedno trudne. Proszę. Może zaczniemy od tego planu miasta, taka mała sugestia, a może dałoby się ten plan miasta umieścić wewnątrz Placu Grodzkiego? Wewnątrz. W środku. To musiał być z dwóch stron. Niekoniecznie. Nie, to tam każdy dojdzie. To już jest inna kwestia, tylko lokalizacja. A może tak, musisz? Nie, niekoniecznie w Grodzkiego, może z Kościoła Ewangelickiego, ale... Na pewno Plac Grunwaldzki jest najlepszym miejscem i tutaj no... Właśnie ja szczerze powiem, że w tym roku, ponieważ no nie mam przewidzianych pieniędzy na wykonanie planu, to się broniłam przed, bo jeżeli coś wymyślę sobie na Placu Grunwaldzkim, no to muszę zrobić konstrukcję, czyli to jest dodatkowy koszt, bo ja mam w tym roku troszkę taniej, czyli rodzaj taki na fleksji, czy no ja na jakimś tam tworzywie i żeby to zostało prześrubowane do jakiegoś budynku. Nie, tak w tym kontekście mówię, bo pani inaczej wspomniała, że także, nie ma miejsca. Także jest mało, tam, nie tak? Jest mało, jest to naprawdę tak, taki... Dobrze, skorzystam z propozycji i się rozejrzę. Dobry pomysł, bo tam by nikomu też nie zasłaniało budynku. To jest pusty plac, w pewnym sensie, nie? Tam są drzewa, trawa. Ale czy to też, czy to nie tak, czy to też troszkę nie zepsuje? Tak, przy pomniku, a może z drugiej strony, to trzeba, no to zastanowić się. To jest zaczepione. Jednym z głównych wydarzeń ma być koncert Electric Light Orchestra. Tak. Z tym, że tu chciałbym właśnie teraz doprecyzować, którego składu, czy tego ELO 1, czy tego ELO Part 2, bo oni się rozpadli na dwa. No, oczywiście tego drugiego. Tego drugiego, tak? Aha, dobra, to już wiem, co ludziom mówić, bo też nie wiedziałem, które. Następne, to z serii na razie łatwych pytań. Rozpoczęcie sezonu symbolicznie 2 maja, powróciliśmy most, wszystko się udało. Ale mam pytanie, dlaczego nie pierwszego? Pierwszy jest dniem wolnym i takim symbolicznym jakbym pierwszym dniem maja. To jest to łatwe czy trudne? To jest łatwe pytanie, wydaje mi się, jeszcze łatwe. Rozważaliśmy różne warianty i jednak padło na drugiego. Dlaczego? Dlatego, że... Bo była pogoda, bo 1 maja jest. Nie, bo 1 maja jeszcze nie ma turystów. No i tak troszeczkę, no tak troszkę na tych turystów robić. Nie, no nie. Ale to pierwszy dzień wolny, tak? Nie szkodzi, ale jeszcze o godzinie 10 czy 11 nie ma. Nie, nie, nie. Nie, myśmy już 1 maja też były. To wszystko zależy od tego, jak się układa ten weekend majowy. To może tak. A poza tym jeszcze, przepraszam, jeszcze. No, nam bardzo się podoba i lubimy robić to razem ze Świętem Flagi. Bo, dziękuję. Nie, naprawdę, bo to jest w pobliżu, no jest to uroczyste. No to zróbmy zamknięcie sezonu 2 maja. Pierwszego stworzymy, drugiego zamknięcie. A ja, dlaczego? Bo naprawdę chcę zabrać tak szybko. I będziemy otwierać. Bo to znamienne dla mnie zdanie, że nie masz turystów, ale może byśmy zrobili coś raz dla mieszkańców. Ale mieszkańcy byli przede wszystkim, ale też cieszymy się bardzo. No właśnie, nie ja nie jak to 2 maja większość ludzi, z którymi ja rozmawiałem, nie była, bo była w pracy. No Wojtek, to jest powiedzieć, że na końcu powiem, mylisz się, ale... Dobrze, proszę, no. Nie, no. Dobrze. Ale gdybyśmy zrobiły 1 maja, to by była beznadziejna pogoda. Okej. A 2 maja za rok będzie dobrze. No i teraz takie chyba wydaje mi się najtrudniejsze pytanie. Byłem tydzień temu, bodajże tydzień temu, pani naczelnik, wziąłem taki folder, bo prosiłem folder po rosyjsku. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio w mediach dużo się mówi o tych wycieczkach zawodu kandydackiego do Polski i one mają takie swoje szlaki. Jeden z głównych szlaków jest Trójmiasto, ze zrozumiałych względów, nie tylko zabytków, ale też i handlowych. I teraz moje trudne pytanie brzmi tak. Co zrobiliśmy do dziś, tak, oprócz tego folderu, który ocenia bardzo dobrze, żeby to nie było tak. Wziąłem ten folder, rzeczywiście jest całkiem sympatyczny. Co zrobiliśmy aktywnego w obwodzie, żeby
Tak się poznać. No więc mogę powiedzieć, że ja jako wydział, oprócz materiału, które produkuję, nie. Natomiast Centrum Promocji, no przypominam, że jest taka placówka, która właśnie się zajmuje wyjazdami na targi i promocją na zewnątrz i do Kaliningradu były wyjazdy i była promocja Giżycka. Wiem, że nawet to było 2 lata temu, że była, czy nie wiem, czy pani burmistrz, czy pan Paweł Czacharowski, zastępca, byli na takim wyjeździe studyjnym, gdzie była prezentacja właśnie miasta i tak dalej. Także to nie jest tak, że my zupełnie nie pamiętamy o tym obwodzie. I to się dzieje i wiem, że Centrum Promocji Informacji mogę zdobyć dokładne informacje, ile razy byli i co w tej sprawie robią, ale wiem, że robią. Bo wydaje mi się, że akurat profil turysty rosyjskiego, rozległość tutaj, nie, też jest bardzo pożądany dla nas, tak? To jest dla nas duża szansa mimo wszystko. Zdecydowanie, dlatego coraz więcej tych materiałów po rosyjsku robimy i one są jednak dostarczane różnymi sposobami, się tak mówię, tymi kanałami. Tak, właśnie. Z samymi folderami to człowiek żyje, tak? To też... No, tak, no. To ma być trudne pytanie. Ale na pewno, nie, ale na pewno wyjazd taki był. To była właśnie promocja miasta i to były spotkania, byli zaproszeni właśnie zainteresowane podmioty ze strony rosyjskiej w konsulacie polskim. I to było, to na pewno było. No, jakie są temat będę monitorował w każdym razie. Bardzo proszę. Trudne pytanie też o pani dyrektor. Wszystko? Proszę, takie też króciutkie. Też odnośnie tutaj właśnie współpracy. Czy w jakiś sposób jest jakaś podjęta współpraca z Czechami? Zaraz powiem, do czego zmierzam. Nie. Jakaś promocja w sensie znaczy, taka, promocja w Czechach? Tak. I to też to Robert Kępa też jest tutaj. Jeździ na targi do Czech na pewno. Tak? Bo akurat ja, no, będąc teraz na wyjeździe służbowym, usłyszałem właśnie, że w Czechach trochę mało o nas słychać, a Czesi bardzo lubią jeziora. I tak mi zaproponowano, żeby właśnie poruszyć ten temat, żeby naprawdę trzeba się zastanowić, jakimi innymi sposobami, bo na targi na pewno są wyjazdy. To nie jest daleko, bo to jest raptem tam, no, 800 kilometrów. Dla Czechów to nie jest daleko, tak jak rozmawiałem. A oni lubią jeziora, u nich w sumie dostępu do morza przecież też nie ma. No taką... Więc, no, a jednak jezioro to jest też taka namiastka i właśnie proponowano mi, żeby właśnie tutaj no, spróbować nawiązać ale współpracę. Ale już mi coś przyszło do głowy. Bo to bardzo dobrym sposobem promocji właśnie za granicą jest nawiązanie kontaktów z jakimś miastem bliźniaczym. My nie mamy, ale przyjaźnimy się z Wisłą, która ma swojego partnera w Czechach, więc ja spróbuję tym sposobem przez naszych przyjaciół z Wisły dostarczać materiały do Czechów. Już chociaż w jakimś tam... No, słyszeli o Giżycku, ale tak, no, za mało trochę wiedzą. Jeszcze jedno pytanie. Może pani wie, jaką liczebność ludności ma obwód kaliningradzki? To jest więcej niż 2 miliony? Czy... Szczerze, może nie wiem. Nie, tylko tak. Ale to gdzieś tak mówi. Ale sprawdzę. 1 800 000. Chociaż nie wiem, bo sam Kalinin się wydaje, że więcej niż 2 miliony. A czy, sam Kalinin też. Można, panowie, trzymacie. Jeszcze odpowiem Wojtkowi tu. Informuję państwa, że pani Liana potwierdzi, że Giżycko uczestniczy z 7 gminami, te 7 no cudów. Tak, bo ja chciałam jeszcze o tym opowiedzieć. Informuję, że Giżycko miało 2 otwarcie, a 3 przy Wielkiej Imprezie otwarcie sezonu było w Mikołajkach. Nie, w Mikołajkach było co innego, przepraszam. No ale zgoda, ale te imprezy... W Mikołajkach była właśnie pierwsza edycja tych regat, które w ramach tej współpracy... To było otwarcie. Pierwszego byłem w Mikołajkach. Wiem, że podobna impreza była w Węgorzewie, że pierwszego było w Węgorzewie, drugiego było w Giżycku, 3 było w Mikołajkach, dlatego dziś... No ale no, przy dużych imprezach żeglarze wandrują. Wojtek, w porównaniu z tamtym rokiem, że byłem, a byłem w Mikołajkach pierwszego, w tym roku tyle tłumów ludzi nigdy nie było w Giżycku na otwarcie drugiego. Tak, to prawda. Od jednego do końca. Ktoś może był, stałem przy moście, panie były cały czas. Pogoda była, no o co chodziło. Ale nie wiem, ile było pierwszego. Ale nie wiem, czy w Beczce widziałeś, że w Beczce w smole siedział człowiek? No właśnie żadny go był. A w ubiegłym roku było pierwszego. Tak, a my drugiego robiliśmy święto. Słuchajcie państwo, czy jeszcze macie pytanie do promocji? Nie warto nakładać imprez, rozciągać na to. Lepiej skumulować, jeżeli się coś robi i zrobić troszeczkę więcej. Tym bardziej, bo że no, się rozmywa. My się, uważam, że to było takie bardzo dobre uzupełnienie, ten festyn biało-czerwona, plus otwarcie. Naprawdę, że uważam, że to jest bardzo, bardzo taki... Słuchajcie państwo, czy macie pytanie jeszcze do pani naczelnik? Proszę bardzo. Chcę się odnieść do tego, co ja tak powiedział. Nie, uważam, że to jest
słuszna uwaga odnośnie tego dnia drugiego, dlatego że mówię, ja sam nawet nie mogłem uczestniczyć w uroczystościach, ponieważ byłem w tym dniu w pracy i wielu moich znajomych też nie było. I właśnie dlatego no, też słyszałem takie trochę no, tematy zawodu, że po prostu no, nie mogli pójść, no bo niestety, no, jest się w pracy, no nie ma wyboru. Także więc... może pod tym kątem też pomyśleć. Po ale słuchajcie Państwo, dużo ludzi było przyjezdnych. Więc... No, no to rozumiem, ale dlaczego my jesteśmy? Ale my jesteśmy miasto, żeby tych ludzi przyciągnąć. Ale ja będę się bronić jeszcze. Bronię się w tym sensie, że naprawdę do jednego roku będzie tak, a drugiego... Pogoda była, może nie przyzwyczaić do jednego terminu, żeby ludzie już wiedzieli. Nie? To jest zawsze początek maja. To jest zawsze początek maja, ale naprawdę zwracamy na to uwagę, żeby to no, wszystko. Rok temu od 12 roku była impreza, żeby odeżrać. W tym roku było przyjemnie. No w tym roku nam się udało rzeczywiście. A trzeciego była rzadka, przypomnij. Bardzo dużo zależy od tego. Czy macie do pani naczelnik pytanie? Nie macie. Dziękuję pani naczelnik. Pani dyrektor, no razem współpracujecie, proszę bardzo. To jeszcze posiedzę chwilkę. No. Proszę pani dyrektor, główną, co pani zaserwuje, główną imprezę wiem, że w maju. W maju spotykamy się, bo to jest dzień samorządowca, 25. Przepraszam, ale jednak zastępca. Co pani zaserwuje? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może się odniosę. Ponieważ koleżanka dużo mówiła o różnych wydarzeniach i imprezach, a ja bym chciała się odnieść do tego, jak przygotowujemy się do sezonu z miejscami, czyli na przykład jeśli chodzi o amfiteatr, o twierdzę, o te rzeczy, które wymagają od nas już na początku sezonu dużych nakładów finansowych, a jak Państwo pewnie wiecie, w tym roku dotacje mamy tylko w zasadzie na płace, więc na część działalności, na działalność i na utrzymanie obiektów to wszystko musimy jakby wypracować, więc zależy nam na przygotowaniu obiektu do sezonu, ponieważ to jest nasze głównie źródło dochodu. Takie są realia. Tak też chciałam powiedzieć, że majówkę mieliśmy bardzo pracowitą, bo 1 maja mieliśmy tylko dzień wolny jako instytucja, 2 maja robiliśmy festyn, 3 maja mieliśmy uroczystości patriotyczne przy współpracy z 15 Brygadą, 4 maja pomagaliśmy w Rydzówce, w Rydzewie, w majówce rydzewskiej, 5 maja robiliśmy przy współpracy Związku Emerytów otwarcie sezonu w Lesie Miejskim. Tak też uruchomiliśmy twierdzę, czyli ruch turystyczny na obiekcie i w związku z tym przygotowaliśmy makietę, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Została od nowa jakby na starym szkielecie zrobiona. Jest w pierwszej sali w Koszarowcu. Zachęcam do odwiedzania, bo ta sala nabrała zupełnie innego kształtu. Zrobiliśmy przejście między jednym a drugim pomieszczeniem imitujące stare koszary, wypełnione workami i taką podbudową. Także to jeszcze w tej sali trwają prace. Mam nadzieję, że będzie jeszcze coś ciekawego, o czym nie chcę w tej chwili jeszcze mówić. Ponieważ planujemy zrobić taką rekonstrukcję mini sali wojskowej z epoki XIX wieku, z czasów tej świetności tej twierdzy, kiedy tam sobie panowie, żołnierze, oficerowie pruscy zamieszkiwali ten obiekt. Trwają naprawy dachu, to są naprawy bieżące dachu na pierwszym koszarowcu, bo niestety po zimie są duże zacieki, przecieki i musimy to... Pani dyrektor, komisja rewizyjna zna, bo pani zgłaszała ten problem. Tak, i musimy to... Byliśmy znamy, tak, o co chodzi. Musimy to, tak. Znamy, tak. Ściany wszystkie wymagają osuszenia i położenia, znaczy nie wszystkie, w jednej części w tym pierwszym koszarowcu. Odświeżane są ścieżki turystyczne, teraz w zasadzie już przed tą majówką dużo rzeczy takich bieżących zostało po zimie zrobionych, nowych, świeżych, a w tej chwili trwają duże prace na amfiteatrze, jest cała malowana, odnawiana scena i ławki. Niestety to jest jedyny obiekt w mieście, który musimy utrzymać i tam się odbywają wszystkie imprezy, więc w
tej chwili zakupione jest drewno na ławki, no i do 25, 26 w zasadzie maja musimy przygotować obiekt do użytkowania. Wszystkie dokumenty są aktualizowane w tej chwili i tu, co, o których mówił pan dyrektor, co roku musimy dostać jakby zgodę na użytkowanie tego obiektu, więc i nadzór budowlany, i sieć elektryczna, wszystko musi być jakby skontrolowane i naprawiane usterki. Także pracujemy na obiekcie, na twierdzy. Jeśli chodzi o... jeszcze uaktualniamy plansze, które znajdują się w mieście twierdzy Bojen. Jesteśmy po rozmowach z miłośnikami. Niestety musimy zostawić... Znaczy niestety i stety, bo to jest towarzystwo, które funkcjonuje nadal i nie mamy tu zamiaru podważać autorytetu. Zostaje na tych planszach logo miłośników twierdzy, a my zmieniamy, aktualizujemy te plansze poprzez jakby informacje o hostelu, bo musieliśmy przeklasyfikować obiekt ze względu na stan. Jest to nie schronisko młodzieżowe, tylko hostel. Od tego roku zarejestrowany ponownie, w związku z tą opłatą klimatyczną i z tymi wszystkimi jakby miejscową. Aktualizacja w sezonie letnim już lada moment, pewnie ruszymy z inwestycją na twierdzy. Co prawda konserwator trzyma calutki miesiąc od 4 kwietnia aktualizację programów konserwatorskich i niestety na tą chwilę jeszcze nie mam. Monitorujemy cały czas, ale mają 30-dniowy termin. Dostałam informację, że są uzgodnienia, ale fizycznie jeszcze jakby te uzgodnienia nie przyszły tutaj, więc myślę, że może lada moment w tym tygodniu, bo już upłynął ten 30-dniowy termin, więc pozostaje tylko skarga do wojewody na działanie konserwatora, bo już nie znam innej drogi jakby. I wyłaniamy wtedy poprzez przetarg, wyłaniamy wykonawcę. To jeśli chodzi tak pokrótce. Pytania może pani dyrektor. No proszę panowie radni, pytanie do pani dyrektor, proszę bardzo. Jedno trudne pytanie już zostało, że odpowiedź została udzielona. Chodzi właśnie o termin jakby rozpoczęcia tych prac w stajni z wozowni. W zasadzie dokumenty jakby przetargowe są gotowe, czekają tylko na uzgodnienia konserwatora, bo też były takie niesympatyczne przepychanki z konserwatorem, ponieważ pan, który wykonywał, firma, która wykonywała opracowania, aktualizacje na podstawie badań, te opracowania, dostała informację, bo pojechali do konserwatora o uzgodnienia od razu. Dostali informację od konserwatora, że nie, na tym etapie nie będzie konserwator uzgadniał tych dokumentów. Po czym, jak sprawdziłam w pismach, które wcześniej dostawaliśmy od konserwatora, było wyraźnie zapisane, że z jednym z elementów wynikających z rozporządzenia musi być uzgodnienie programów konserwatorskich przez konserwatora, u konserwatora. Po czym jak odpisaliśmy, zawieźliśmy dokumenty, powołując się na to ich pismo, to trzyma administracyjny termin. No i tak to wygląda. Niestety z jakichś powodów. Jeszcze jest, i tak mam. Na koniec zostawię takie super trudne pytanie, a teraz takie łatwiejsze. Jako, że otworzyliśmy 2 maja ten sezon, to traktuje wszystko, co od 2 maja się zaczyna, to już jest jakby w sezonie. Więc mam pytanie, bo tu rok temu miałem taką przyjemność być w jury razem z panem sekretarzem Gwery. Tak. Tak. I mam takie przemyślenia, czy nie dałoby się jakby podnieść rangi tej imprezy w ten sposób, żeby w jakiś sposób doporozumieć się z organizatorami 7 Festiwalu z Węgorzewa, żeby Giwera była takim, no, przed festiwalem wyłaniającym, powiedzmy, zwycięzca brałby udział w 7 Festiwalu, żeby to rangę podniosło, bardzo na pewno zainteresowanie, no i może w
plenerze, żeby robić nim sali. Próbowaliśmy w plenerze, ale... Pierwsza edycja była. Tak, ale to też wiąże się z miejscem i z jakby z pogodą. No bo to tak w maju różnie tam bywa, przenieśliśmy ją już na czerwiec, 1 czerwca będzie w tym roku, żeby to nie tylko dla dzieci Dzień Dziecka, będzie Dzień Dziecka dla młodzieży na przykład. Tak. Byłam w Węgorzewie, co prawda nie w tym roku, ale chyba 3 lata temu. Rozmawiałam z organizatorami Seven Festivalu i jakby na tą chwilę nie są zainteresowani. Więc no trudno na siłę. No nie, bo poziom, muszę przyznać, to na pewno Pascal też potwierdzi, w tamtym roku no, poziom, żeby ta warszawska kapela, która wygrała, no i ta gdańska Bregma, to uważam, że to taki poziom naprawdę już na sobie festiwal nadający się zupełności. Naprawdę dobre zespoły. Ja cieszę się, że ta impreza jednak mimo skromnych środków cieszy się dużym zainteresowaniem, bo tych płyt demo i zespołów zgłasza się jeszcze, trwają... Jakby jest nabór, jest dużo, ponad 30 różnych zespołów. No wiadomo, poziom tego jest różny i później pan akustyk weryfikuje. No to już akurat. To jakby tak. W każdym razie cieszę się, że w ogóle tego typu impreza się rozwija i ona myślę, że jest wartościowa, bo ta młodzież musi się gdzieś pokazywać, powinna się pokazywać. Impreza jest bardzo wartościowa, bo jeszcze daje szansę naszym lokalnym zespołom, tak, na zaistnienie, tak. A ostatnio się dużo w tej naszym rynku muzycznym dzieje, bo jedni Molly Malone akurat wydało płytę, teraz mocno ją promuje, teraz słyszałem, że chyba Moira jakiś tam... Moira była w Olsztynku, tak, na prezentacjach i zakwalifikowali się do... Przeszli półfinały, wystąpili w finale. Tak, oni się nagrali ostatnio, tak. I też będą to promować, więc no, ta Givera szkoda, żeby no, jakiś tam no, spotkały jakiś zły los. Natomiast trudne pytanie teraz mogę zadać. Już na koniec trudne pytanie. Każdy miał pojęcia, co będzie drugie. Co nowego w szantach? Co nowego w szantach? Szanty w tym roku pozwoliliśmy, żeby zorganizował portal Szanty 24 przy współpracy portalu bardzo znanego wśród szantymaniaków. Puściliśmy propozycję, by internauci proponowali zespoły, które chcieliby zobaczyć na naszym festiwalu. Na tą chwilę jeszcze jakby czekamy i szukamy. Jest pól, tak, jeszcze jest to sprawa otwarta, ma jakby, jeśli chodzi o repertuar, tak, ma powstać jakby inna forma troszeczkę, że to publiczność, która przyjeżdża na amfiteatr do nas, do Giżycka, może też typować sobie zespoły, które tam upatrzy, wypatrzy. Niemniej jednak uważam, że zawsze trzonem tego festiwalu muszą być największe, najlepsze zespoły w Polsce, czyli Ryczące Dwudziestki, EKT Gdynia, bo to nie ukrywam, to są zespoły, które są, przyciągają po prostu za sobą swoich widzów. To powoduje, że sprzedajemy bilety. To nie jest festiwal, który się super sprzedaje i jakby finansuje. Musimy się bardzo starać, żeby zamknął się budżet, żeby nie było strat. Nowością jest to, że uruchamiamy festiwal Szantki, festiwal przedszkolaka i on odbywa się jakby wcześniej i to też jest powód, żeby zainteresować mieszkańców, nie tylko tych, którzy przyjeżdżają na festiwal specjalnie, ale naszych tu mieszkańców, którzy często znudzeni mówią, a wszędzie szanty, w każdej restauracji, na każdym skwerku, ale to jest nasz klimat. Uważam, że to jest muzyka, z którą tutaj jesteśmy, żyjemy i powinniśmy od dzieci, od małych przedszkolaków uczyć się, no nie wiem, śpiewać, bo z zespołami szantowymi w tej chwili, na ten moment, jest jakby troszeczkę tak młodzieżowymi zespołami, jest jakby przycicha. Szybciej blues, szybciej... Nie, no jakby troszeczkę nie ma chęci, bo i tutaj moi panowie akustycy próbują też jakoś tak, ale te co były wcześniej, zespoły szantowe wypłynęły z Giżycka i na razie... A takie pytanie pomocnicze, że tak powiem. Czy pani dyrektor zdaniem szanty lepiej by się sprawdziły nad jeziorem, czy lepiej w twierdzy się sprawdziły? Bardzo dobrze sprawdziłyby się nad jeziorem, tylko jest jeden mały problem. Nie mamy jeziora. Nie, jezioro mamy piękne, jeśli mielibyśmy wspaniałe miejsce, czy nawet scenę i moglibyśmy zrobić
festiwal szantowy jako impreza otwarta, niebiletowana, to bardzo proszę, ale skądś trzeba wziąć pieniądze na honoraria. I to jest jedyny główny problem. Z dzierżawy stoisk. Nie, z biletów. Z biletów pokrywamy honoraria. Ile tych biletów się sprzedaje? Pierwszy dzień to jest około 1000 biletów, a w drugi dzień, tak jak na poubiegłorocznych sprzedaży, to w drugi dzień około 2000. 3000 biletów. 1000, powiedzmy, nie wiem, tam 800 jeszcze, no dobrze, to tak mniej więcej. 3000 biletów po? 25 zł. 75 tysięcy. Czyli taka kwota by musiała być, żeby się odbyły szanty? Honoraria. Honoraria, ochrona, technika, bo nasze nagłośnienie nie spełnia rajderów technicznych. Czyli kwota równa karze zakładkę mniej więcej. Karze zakładkę? No tak, skojarzyłem. A, no dobrze. Dobrze. Tak, nie, gdybyśmy mieli nawet możliwość, nie wiem, jakiejś dotacji dofinansowania, bo co roku piszę projekty i do Ministerstwa Kultury na szanty nie dostajemy. Ani razu nie dostaliśmy, za to dostaliśmy w tym roku na jazz od Stoartu dofinansowanie. Ale cieszę się, że mamy zbieżne zdanie co do miejsca festiwalu. Nie, oczywiście ja nie upieram się, bo fajnie jest mieć same imprezy jakby otwarte, tylko to nie wiem, czy to dobrze wychowuje. Pieniądze wychowuje i czy to jest z poszanowaniem dla artystów występujących. Że na barze z tym. To trzeba przedyskutować. Jak bogate miasto, to może. Tylko nie wiem, wydaje mi się, że my trochę rozpuszczamy naszych mieszkańców, turystów, bo później, kiedy mamy wartościowy jakiś koncert, to ludzie nie chcą przychodzić, bo chcą mieć imprezę za darmo. To też jest druga jakby strona tego medalu. Tak, ja także to są... o tym, że miał być nad jeziorem zupełnie otwarte, to też inna kwestia. No jeżeli może kiedyś powstanie piękny amfiteatr nad jeziorem, to... Ja myślę, że w planie jednego zastosowania jezioro Miegocin tam na pewno panie taką amfiteatr. Dlatego... Nawet sprowadzenie telewizji czy jakichś innych mediów, gdzie nie ma tej wody w tle, to też jest kłopot, bo chyba, że zapłacimy, no nie stać nas na finansowanie. My mamy takie preobrazy, które możemy sprzedać, żeby jeszcze płacić. Ale właśnie dlatego... Dobrze, czy mają Państwo jeszcze do Pani Dyrektor pytanie? Proszę bardzo. Mają pierwsze moje pytanie, dlaczego tam zmieniamy z schroniska młodzieżowego klasyfikację na hostel? Bo... Dlatego, że schronisko młodzieżowe, nie dlatego, że zacieka. Schronisko młodzieżowe musi być wyposażone i w świetlice, i w jakieś tam jeszcze inne rzeczy, które potrzebne są do tak prowadzenia. Jak gwiazdkowy, dwóch, dokładnie, to wynika z klasyfikacji. Marszałkowskiej, o tak powiem w skrócie. A hostel rządzi się troszeczkę innymi prawami i do takiego pokoju, gdzie jest hostel, możemy śmiało dokwaterować kogoś bez większych jakby wymogów, bo oczywiście schronisko co roku przechodzi kontrolę sanepidowską, EPOSZ, wszystkie badania są aktualne, to spełnia normy, niemniej jednak no, tak liczne sale w tej chwili, nawet w schroniskach tych młodzieżowych, to są już coraz chętniej, aczkolwiek ludzie, którzy przyjeżdżają do Koszarowca, cieszą się z klimatu i z tych murów i staramy się tam puszczać muzykę wojskową, także... Jeszcze na chwilę wrócę do... Duchy wpuśćcie. Nie, tam duchy to nie, tam ewentualnie... Von Bojena. Jakieś tam wojsko, które ma musztrę na dziedzińcu, o tak. No to nie burzę, proszę. Do inscenizacji tak jest. Jeszcze na chwilę wrócę do Gołębnika i tego magazynu prochowego. Jak to się ma? Mówiła pani dyrektor, że konserwator robi problemy. Nie, ale Gołębnik nie jest objęty. Nie jest w ogóle. Nie. Gołębnik. Nie. Ale nie. To był. Gołębnik to był jeszcze za Radowanka. To była obietnica, że są na te filmy. Nie. Na laboratorium prochowe i na stary zwozowanie. Ja wybrałam inne obiekty. Może Państwo radnie się zgodzą albo nie. To są obiekty, które są naprawdę charakterystyczne dla tego typu obiektów i mają bardzo ciekawą architekturę,
a są w najgorszym stanie na tym obiekcie. Dlatego chciałam, żeby stajnie wozownie móc utrzymać w tym rysie historycznym z XIX wieku i laboratorium prochowe, bo mam nadzieję, że powstaną fajne dwa obiekty, w którym rzeczywiście w laboratorium prochowym będzie mogła młodzież przyjeżdżać i bawić się, poznając tajniki, nie wiem, robienia bomb. Robienia, może nie bomb, ale jakieś działania, doświadczenia chemiczne i poznawanie przy okazji broni i różnych takich z czasów świetności tej twierdzy. Czy w tym roku będzie inscenizacja zdobywania twierdzy? Tak, w tym roku jesteśmy przed dzień, tak, stulecia obiektu. No. Dwa tygodnie wcześniej już przyjeżdżają niektóre grupy rekonstrukcyjne, które będą nam pomagały budować teren bitwy. Zostaje to nadal nie na Majdanie, tylko przy drugim koszarowcu. I w tym roku używamy trochę innych środków pirotechnicznych, bo wojsko odmówiło nam pomocy. No i tak. Mogę jeszcze jedno? Proszę. Jeszcze jedno pytanie, już nie wiem, czy trudno, czy łatwo, ale jeżeli dobrze pamiętam, to za rok będzie stulecie pierwszej wojny światowej, tak? I co, już coś myślimy o tym? I to miało tak być jakoś wkomponowane właśnie tutaj nasi historycy i całe miasto miało... No jesteś na szlaku w ogóle jakimś tam... Plan, program właśnie obchodu stulecia rekonstrukcji pierwszej wojny światowej. Tak, i były pomysły... Co miało być w Giżycku, tak? Były pomysły przeniesienia Święta Twierdzy na inny czas, gdzieś tam w lipcu, żeby tam te wojska sobie mogły po kolei iść i odbywać się te jakby bitwy i rekonstrukcje po szlaku, ale to było sporo rozmów na tą chwilę, jakby nic konkretnego jeszcze się nie dzieje. No my staramy się, żeby ten czas wykorzystać do przyszłego roku na to, żeby móc zrobić jeszcze większą rekonstrukcję. WCK jakiś tam akcent przygotuje na 2014. Tak. Na pewno to wszystko wiąże się z finansami, wiadomo, bo... Pierwszy akcent będzie jeszcze w tym roku w budżecie. Tak? Ale to może ten akcent, to co Wojtek tu wspomniał, przecież to rzeczywiście stulecie rozpoczęcia pierwszej wojny światowej. Wiem, że nigdzie w Polsce nic takiego się nie robi. Owszem, gdzieś tam na świecie, we Francji, czy gdzieś tam na linii Marzynota, czy gdzieś tam są jakieś przygotowania robione do obchodów, a w Polsce można by było się pokusić o to, żeby Giżycko czy Twierdza Ale jest Giżycka na mapie, jest przygotowany cały ten obchod. Taki szlak jest. Jeśli wszystko dobrze się uda, nie będzie problemów technicznych z adaptacją tych dwóch obiektów, to uważam, że to jest najwspanialszy prezent dla twierdzy, gdzie... Aczkolwiek pierwszy krok. No oczywiście, ale pierwszy krok od początku jej istnienia, że te dwa obiekty zaczną jakby nabierać nowych kształtów i mam nadzieję, że za tym pójdą kolejne obiekty. Słuchajcie Państwo, myśmy dyskutowali długo, myślę, że w imieniu komisji, czy macie jeszcze jakieś pytania? Ja chcę Państwu powiedzieć odnośnie stulecia, ale Gierłoż, jak byłem w Gierłożu pierwszego, był w Mikołajkach, 70-lecie na drugi rok zamachu na Hitlera, też się szykują tam, różne imprezy będą. Ale są pomniki, tablice i inne rzeczy i tak dalej. Pani dyrektor, w imieniu komisji życzę Pani cierpliwości, dużo pogody, dużo słońca. Proszę. Te imprezy, które Pani ma, imprezy organizuje przy udziale pracowników. Współczuję tym pracownikom, bo oni są zaangażowani. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. No, myślę, że na dwie godziny kiedyś amfiteatr powstanie. Jeszcze chciałam wspomnieć, że będzie 7 czerwca międzynarodowa wystawa przy współpracy malarza, który wychował się tutaj w tych terenach i przy współpracy Domu Kultury, tak powiem w skrócie. Wszyscy mamy kultury. No i minister, ten obraz podarował. Tak, będzie. Pan Karaś. Sekretarz. Także... Dziękuję Pani, cierpliwości, dużo dobrej pogody. Obiekt żyje. Niech Pani zdradzi, że kupiła.
Gdzie? No nie na działce. Bo dopiero nie na działce. Dziękuję bardzo. To jest Doroty słodka tajemnica. I pracuję nad tym, żeby koncert Karin Stanek odbył się jeszcze. Piosenek Karin Stanek odbył się w Giżycku. Tak, tak trzymać. Tak tylko, trzymać. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. W modzie już, nie? Nie, bardzo w modzie, o, do Wilna bardzo, w Szyrodzie. I malowane, bardzo w modzie. Masa ludzi jeździ autostopem. Niebiesko-czarnie. Dziękuję Pani bardzo. To i jest to. Proszę Państwa, nie, kolejki są na autostradzie. Rozmawialiśmy o sporcie, Pan Dyrektor, Pani Florkiej o promocji, Pani Dyrektor o kulturze. No, zapoznani jesteśmy z bieżącymi sprawami. Myślę, że Pani w prasie publikuje co tydzień te imprezy, które będą. Z Gazetą Giżycką mamy takie różne relacje, ale sami produkujemy dużo ulotek, dużo plakatów. I w zasadzie jesteśmy na bieżąco. Promujemy jak tylko możemy, to co robimy. Proszę Państwa, telewizja lokalna nas też wspiera internetowa. Przystępujemy do następnego punktu. No nie stara się. Ja bym proponował komisji następującą sprawę. Jest Pan sekretarz, który ma. Zauważyliśmy. Ma zarządzenia od 1 od stycznia do kwietnia 2000 mamy ten punkt. Bardzo bym prosił Pana Sekretarza, myślę, żeby zapoznał, ile tych zarządzeń było, ile było zarządzeń w danym miesiącu od stycznia do kwietnia 2000, bo tak to każdy by miał. I najważniejsze pytanie. Dziękuję bardzo. I jak są realizowane? Tak. No weź bo poprzednim razem to każdy w rękę brał. No ja. Proszę bardzo. Ogólnie ile? Najważniejsze. 45 zarządzeń zostało wydanych przez burmistrza. Od stycznia do kwietnia. Tak, ja w tej chwili mam zarejestrowane tylko tego roku. 45 zarządzeń. Głównie są to zarządzenia finansowe, związane z budżetem, z realizacją planu finansowego urzędu. Część zarządzeń, 2-3 takie organizacyjne, urzędowe, dotyczące gospodarki materiałowej, po prostu wymagane przepisami. Są też zarządzenia dotyczące przyznawania stypendiów sportowych, które z kolei wynikają z konkretnej uchwał Rady Miejskiej. I to właściwie tyle. Gros zarządzeń, tak jak wspomniałem, to jest finansowych i związanych ze zmianami budżetowymi w przeciągu roku. Ja to realizowane są na bieżąco, są to zwykle zarządzenia jakby takie nieokreślające zadań czasowe, natomiast one są już na bieżąco wdrażane. Wymagane są, aby dokonać pewnych zmian, korekt w budżecie. Ja mogę przekazać. Ja mogę nawet pani nie podobać. One są dostępne wszędzie. To można? Wiadomo, nie można zrobić. Jeżeli wpłynie wniosek o dostępnej informacji, to nie opłaca się. To są dostępne w internecie. Słuchajcie Państwo, bo my mamy na drugiej części roku mamy też zarządzenia i tak dalej na bieżąco. Proszę bardzo, znamy sprawę. Może macie pytania do tego części, do Pana Sekretarza, proszę bardzo. Ja mam pytanie, Panie Sekretarzu, jedno. Mówi się, że radni potrą. Kiedy już jest dzisiaj 6 maj, kiedy będą ławeczki na placu Grunwaldzkim? Trochę jest. Pamiętajcie, radni, jak na sesji zapytałem się pana burmistrza, że będą. Myślałem, że te, co zdjęte zostały z mola, pójdą na to. Ale trochę nie chcę. Czy to ma powiat postawić, czy to miasto ma zrobić, czy ktoś ma problem od jesieni robić. No przecież ludzie tam chodzą, przecież widać, co się dzieje. A mają siadać. Proszę bardzo. Więc ja tę sprawę nie chcę deklarować jakichś terminów, bo bezpośrednio się tym nie zajmuję, natomiast ten pomysł przenoszenia ławek to po pierwsze jest z przyczyn formalnych, to według mnie trudne, a poza tym byłoby to tymczasowe. Chodzi to raczej, rozumiem, panu przewodniczącemu, o trwałe rozwiązanie tematu i zagospodarowanie ławek. Pojawiły się na ulicy Warszawskiej nowe ławki. Co się pojawi, mogę powiedzieć kolejne. Ale bardzo ciekawe. Panie sekretarzu, przypomnę, pan wiceburmistrz wie, że od jesieni tamtego roku, ja na ostatniej sesji się pytałem, sezon się rozpoczął,
Ludzie się pytają co, gdzie i co. Tylko przy tym pomniku wojowników jest tam kilka. A tak to no, no nie ma. Wykonawca, który robił plan, nie zaplanował ławki. No. To jest zawsze w gestii oczywiście inwestora, bo to inwestor jak wskazał, że mamy 10 to 10. Zapomnieli. Postój zrobić. Przekażę temat, to jeżeli chodzi o liczbę, o konkretny termin, to napis na może przekazać. A napis też jest na liście, tak? Ciągle jest? No jest. Nie mogło zerwać. To jak tak podamy, to ja mam prośbę do pana sekretarza. Co dobrze przyklejmy ten napis. Co? Nie można oderwać. Ja się mogę oderwać tyle czasu. To już nie wiem. Problem. Tak to dobrze świadczy o wykonawcy. Dobry klej. Ja korzystając z pańskiej obecności, chciałbym spytać, a jednocześnie poprosić może raczej, nie pytać, żeby zmobilizować służby, które są odpowiedzialne za czyszczenie tych rowów melioracyjnych na Wilanowie, tak, tak. O to, żeby wzięło się do roboty po prostu, zwyczajnie i prosto. Ja rozumiem, że one mają przypisane to w formie umowy zlecenia, czy utrzymania stałego tych jest umowa, jest oczywiście harmonogram prac, bo to nie chodzi o to, żeby że ten rowy i ten system cały liniowy został z dnia na dzień. Po prostu trzeba się przyjrzeć harmonogramom. Bardzo proszę o interwencję, naprawdę to jest żenujące, to co się dzieje w tym... Odpowiednia komórka nadzoruje, ma jakieś... Co roku cykliczny harmonogram i te rowy są czyszczone. Harmonogramem, ale oni to robią tak jakoś dziwnie, że tak, powiedzmy robią w roku, raz w roku, wyrzucają to, co jest w środku gdzieś tam na brzegi i to wiadomo, część z tego, co wyrzucają, spada z powrotem po prostu zwyczajnie. Przekażę uwagę. Bardzo proszę, bo... Na Wilanowie, Nikołodziałek. Wzdłuż ulicy tam Szkolnej, Rolniczej, Wiejskiej. Tak. Wiejskiej, Kołodziałek, tam jest pełno tych rowów. Pełni rolę odwodnienia, tak? Wody deszczowe się zbierają, bo ten chyba on pełni na pewnym odcinku rolę deszczówki po prostu. No, też gruntowe wody gdzie spływają, również pełni taką rolę. Przy okazji warto by było sprawdzić, czy do końca pełni rolę deszczówki, czy też jeszcze i innych odprowadzeń na przykład. Warto się z tym zainteresować. Mirek, na Wiejskiej szczególnie, tam zalewa i działki zalewa. Bo zapach, który się czasami unosi, świadczy o tym, że nie tylko wody deszczowe są odprowadzane tam, do tego rolu. Bardzo proszę interwencję. Nie wiem, mam się dzwonić do pana, czy otrzymamy zastępcy burmistrza? Ja przekażę sprawę komórce i mogę ją tam monitorować, jak pana i powiadomić pana radnego najbliższej. Jeszcze mam. Zdarzającej się okazji, jak to wygląda dokładnie. Ale proponuję, żeby nie powiadamiać, a oczyścić to jamy. Jeszcze panie sekretarzu, jak już jesteśmy, bo tu pan Szocik sprawdza zarządzenia. Jeszcze mam sugestię, ale to nie tylko ode mnie, od radnego Górskiego. Byliśmy na imprezach i drugiego na otwarciu mostu, na święto flagi, trzeciego byliśmy pod pomnikiem, ale bardzo proszę, ten teren od mostu zwodzonego przez park, tam gdzie była, gdzieś przejście, to jest fontanna od mostu, gdzie róża wiatrów była, aż do posesji kościoła, wymaga ten chodnik pilnego przeorzenia lub przeorzenia. Tam jest połamane kafelki, tam chodzą osoby starsze, na rogu dzieci chodzą, na skróty. Tam rzeczywiście, bo wiem, że z demontażu jest dużo kafli, chodzi o wymianę. Bo tutaj aż do posesji księdza to są rzeczywiście połamane, no są mieszane tego. No jest, grozi tutaj, a szczególnie osoby starsze do kościoła, nie do kościoła tam chodzą. I tam bardzo proszę, żeby ktoś się zainteresował, bo na pewno Górski będzie zgłaszał, ale tutaj państwu już mówię, bo chodziliśmy tam cały czas, wiemy. To tyle mamy. Czy ma pan Szocik tak, pytanie? Ja mam, kto w urzędzie planuje harmonogramu rozchodów w ogóle wszystkich dotyczących tych wszystkich zarządzeń? Nie rozumiem bardzo pytania. No jest budżet, prawda? Budżet, mówimy konkretnie o budżecie, tak? Tak, tak. No, skarbnik. Skarbnik, szczególnie on podpisuje. I tutaj potrafiłbyś powiedzieć, jak to się realizuje, tu nie ma żadnych jakichś zastrzeżeń czy zagrożeń, że coś nie pójdzie w budżecie, czy coś nie idzie nie tak. Panie skarbnika 20 lat jest skarbnika. Tam jest pieczątka i nazwisko skarbnika. Ja wiem, to potem
wchodzi to do nas na radę, ale tu wcześniej nie ma żadnych wydatków. Z jednej strony żaden wydatek nie może być, nie mogą być zaangażowane środki publiczne bez zabezpieczenia w budżecie, tak z jednej strony, że nic bez państwa radnych się nie wydarzy. Czyli zarządzenie wydawane jest jak gdyby po fakcie, prawda? Najpierw tak, bo tutaj jest pieniądze, już potem wydajemy, rada daje intencje, tak, do zaplanowania w budżecie, natomiast już wykonawczym organem jest burmistrz i realizując budżet, daje kolejne dyspozycje do planu finansowego. Właśnie wiem. No. Bo później ma to swoje. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Akcent musi być skarbnik, jak jest budżet, musi skarbnik. Czy akceptuje, czy nie? Czy mają Państwo pytanie? No te uwagi przy okazji, a panie sekretarzu, jak zrealizowaliśmy bardzo. Przekażę, tak. No. Są niektóre sprawy, które. Jest to. Dziękuję panu bardzo za udział. Dziękuję. Proszę Państwa. Przystępujemy do następnego punktu. Ja tak sobie z telefonu. 8 kwietnia ja przeczytam Państwu, proszę mi tu, bo tu jak nie będzie poprawkę, czy odłożymy, to jest Wasza sprawa. To jest, przedstawię projekt protokołu kontroli przeprowadzony w Wydziale Promocji i Integracji Europejskiej, którego naczelnikiem jest Julian Afrobikiewicz z dnia 8 kwietnia. Skład Urbaniak, Trejnis, Bocz, Szocik i Waszkiewicz. Przedmiotem kontroli było m.in. zbieranie i udzielanie informacji o gospodarce w mieście oraz opracowanie analiz sytuacji gospodarczej miasta oraz programów gospodarczych. Pierwszy punkt to pani Jana dała dokumenty, tutaj co mieliśmy tego. Komisja Rewizyjna zapoznała się z realizacją projektu Marka Giżycka, analiza wpływu podatku i opłat za 2012. Komisja zapoznała się z raportami. To jest w ilości 10 sztuk. To jest raporty CEIDGL024Z. W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła naczelnik Liliana Florkiewicz. Przedmiotem kontroli komisji zgodnie z regulaminem organizacji Urzędu Miejskiego w Giżycku był punkt 22. To jest opracowanie analiz sytuacji gospodarczej miasta oraz programów gospodarczych. Wydział Promocji i Integracji Europejskiej nie realizuje tego zadania. Według wyjaśnień pani naczelnik wynika, że zgłoszone były to burmistrzowi. Nie dokonano jednak zmiany zarządzenia nr 169 łamane przez 2009 roku z dnia 16 stycznia 2009. Nie zamówiono takich analiz. Brak współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie. Wniosek. Dokonać zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku dotyczące zamian realizowanych przez Wydział Promocji i Integracji Europejskiej, punkt 22. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu. Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, który jeden doręczono naczelnik jednostki kontrolowanej. Pouczono naczelnik jednostki kontrolowanej możliwości zgłoszenia w terminie 3 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co zawartych w protokole ustaleń. Czy mają Państwo uwagi? Proszę bardzo. Pytanie mam. Tam jest takie sformułowanie do burmistrzowek? Nie. Nie, bo jeżeli jest, to trzeba. Mogę zobaczyć? Było burmistrzowi. A, burmistrzowi. Okay. Nie, bo tak przeczytałeś. To jest protokół, to jest przyjęcie i analiza. Ile Państwo widzicie, mamy w to w komputerze i proszę bardzo. To była krótka, jeden punkt nie został w ogóle niezrealizowany. Tutaj mam wątpliwość. Przedmiotem kontroli komisji zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku był punkt 22. Nie, to jest w ogóle zdanie trzeba przebudować. Dokonać zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku dotyczące zamian realizowanych przez Wydział Promocji i Integracji Europejskiej punkt 22. Ona powiedziała, że nie ma takiego, nie dałbym. To zdanie jest do regulowania, bo przedmiotem kontroli nie może być zgodny z regulaminem organizacyjnym urzędu. My działamy na podstawie. No to już to jest propozycja, proszę bardzo. Czyli przedmiotem kontroli. Poprawiajcie może raz. No ale co? Ktoś to było określone regulaminem organizacyjnym.
W punkcie 22. Pisz tutaj, to, bo to jest w komputerze. Napisz, bo zmieni w komputerze. No, spisz. No, to zmieniaj. No. Ale to jest propozycja. Ja też lubię mieć. Ja wolę mieć to przy ruchu. A może dostępne to. Może skserujmy to. Nie wiem. No tak to my naprawdę to nie naprawimy. Większość ludzi jest z rakowcami. Nie, no to ja też muszę widzieć, żeby coś obrazić. Słuchajcie Państwo, może tak, żeby nie przedłużać. Ja poproszę, żeby ten projekt skserowała. Mhm. Maszynistka skseruje. I zadzwoni, każdy dostanie, żeby się przejrzeć. Nie przeanalizujmy i po prostu nie twórzmy tego na bieżąco. No. Nie, ja daję mam projekt, weź się tam poprawki wniesie. Dobrze, myślimy. No, o to mi chodzi. Czyli jest to materiał roboczy. Dokładnie tak. I co, jak na następnych, to nie musimy się spieszyć na następnych. Na następne komisje. Ale ja myślę, że to i następne to jutro. Pani Agnieszko, a czy ja powiem inaczej. A czy pani może dostarczyć formę elektroniczną? No to nie, no masz pożyczkę ja w ręce. Masz no ale zostanie ten jest na elektronicznej poprawie i wyślę pani tu. Fajnie. No. Może być tak, panowie? Tak. Ile dni wam starczy, żeby to zrobić? Dostajemy formę elektroniczną i każdy wnosi jakieś poprawki, tak? To co ustalamy, każdy bierze, nanosi poprawki i dostarcza tutaj do pani Agnieszki, tak? No maile pani Cześć. Maile do pani Agnieszki. Ale słuchajcie, ukreślmy jakieś ramy, ty, żeby to było przygotowane, nie? Do końca tygodnia. Do końca tygodnia, do piątku, napiszcie sobie, do piątku uwagi. To więcej chyba czasu nie trzeba. Dostarczyć uwagi do tego, lub elektronicznie, do pani Agnieszki, tak? Do 10. No. Dostarczyć uwagi do protokołu, czy wnieść coś, wpisać, bo to w komputerze, nie, żebyśmy to w ogóle. To trzeba wszystko przebudować. Co? Nic, już. Były dwa punkty, Mirek. No tak, ale przedmiotem kontroli nie jest zbieranie i udzielanie informacji. To jest punkt 23. Trzeba to wszystko przebudować. Sposób zbierania. O, to już by było bardzo. To jest przyjęte w regulaminie organizacyjnym. Ja rozumiem. Ja napisałem to, co jest w regulaminie. Nie będę zmieniał, bo to jest tak. Zadaniem Wydziału Promocji jest zbieranie i udzielanie informacji o gospodarce w mieście. Takie punkty. I tutaj pani Juliana odpowiedziała tutaj o wiele tutaj. Ja rozumiem, ale my kontrolujemy sposób zbierania i udzielania informacji. No to sposób, no to dała to zobaczyć, co tu ma, na jaki ma, takiego. No dobra, Andrzej, no. Niech każdy poprawi, każdy wiesz. Ustalmy, do piątku, daję wam propozycję, dlatego nie jestem rozumnego, proszę bardzo. No, 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 żeby to miało ręce i nogi. Słuchajcie, ustalamy do piątku, proszę, czy to mailem, czy to ewentualnie do pani Agnieszki. Pani Agnieszka zbiera, żeby na następne posiedzenie przygotować. Okay. Słuchajcie Państwo, ustalmy termin, ale o co mi chodzi, żebyśmy tutaj jasno mieli konkretnie. W miesiącu czerwcu mamy trzy punkty, najważniejsze. To znaczy jeden, badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta za 2012. I prośbę mam do każdego radnego, żeby każdy ma ten budżet. Bo to jest analiza, przygotowanie, żeby dokładnie dochody... Nie, ale w sensie, my to bardziej będziemy analizować na komisji finansowej. Nie, ale ja tutaj mam druga. To jest pierwsze zadanie do nas, żeby każdy dokładnie zapoznał się z dochodami, wydatkami za 2000. To jest zbadane. Dlaczego? Gdyż zaplanując posiedzenie komisji, będzie burmistrz, będzie skarbnik, będzie z załącznikami tajnymi, który nie znamy, które będzie komisji przedstawiała, bo mamy takie załączniki tam co i tak dalej. I prośbę mam, to jest każde zadanie do nas, żeby każdy się do tego posiedzenia, co ustalimy, żeby był przygotowany. Zwracam się do pana jako zadanie. Sporządzenie opinii komisji rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu. To będzie zadanie radnego Bocia i radnego Trejmisa. Jesteście w komisji finansów, pracujecie nad tym i wniosek na posiedzenie komisji musimy przygotować. Po konsultacji, no tak to, mówię, tak no proszę. Analizowaliśmy to na komisji. Ale to już na piśmie, bo to będzie dobrze.
sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium bądź nie, to ja już przygotuję, to już będzie na posiedzeniu. Będzie skarbnik, będzie tego, każdy radny musi dochody i wydatki. Wydwaj panowie wniosek w porozumieniu ze skarbnik, no bo to trzeba rozumieć. Wniosek, sporządzenie opinii komisji rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2012. Jasne. Ale jak to porozumienie ze skarbnik? Chyba, nie, o ile będą dane niektóre. Ewentualnie w konsultacji coś nie, nie, po konsultacji podanie niektóre dane. To, co Mirek w tamtym roku zrobiłeś. Dobra. Opinia to jest... Badanie to robimy na spotkaniu ze skarbnik. Każdy dokładnie z wyjątkami i tak dalej. Co tam było ze stadionem? Nie wiesz, nie? Bo też skarbnik mówiła, nie? Od wnioski, tu są zgodnie z wytycznymi wnioski przygotuję odnośnie udzielania absolutorium. Życzę jest tyle, że głowa była. Teraz tak, ustalmy. 20 prawdopodobnie będzie w czerwcu posiedzenie Rady Miejskiej. My do tego czasu już powinny być wnioski RIO odnośnie zatwierdzenia absolutorium, na pewno zatwierdzenie budżetu za tamten rok. Musimy co najmniej za dwa tygodnie przed wysłać te wnioski nasze. 23 jest sesja? No 20 to jest trzeci czwartek. 20 czerwca, tak? No tak, no trzeci czwartek. Tak liczę. A 23 jest sesja? Proponuję posiedzenie komisji 3 czerwca. A w maju nie ma sesji? Nie wiem, ale czerwca. Słuchaj, absolutorium powinniśmy przyjąć do końca czerwca. 23 czerwca. No, no. W maju nie przyjmujemy, bo RIO nie zatwierdzi. To musimy przyjąć w czerwcu. Dobra. I ja proponuję 3 czerwca, godzina 14:30. Tak. I tu w tej chwili te wnioski, wszystkie uwagi, bo zaproszenie i burmistrz i to będą tutaj będziemy rozważać. No i dobrze. 3 czerwca. I to musimy przyjąć, przygotować i od razu na drugi dzień się sporządza. Pasuje 3 czerwca? Bardzo pasuje. Tak, pasuje. Co do dziecka od razu? I don't like Mondays. To jest za terminem 3 czerwca, 14:30. Głosujemy wszyscy. Dziękuję. To co Mirek? Opinie razem z Piotkiem dokładnie zapoznamy się. Ja przygotowuję te wszystkie wnioski odnośnie do na komisję potrzeba. No i myślę, że tamte niektóre podchwytliwe pytania inne. Trudne pytania. To budżet. Trudne według autora pytania. To może podzielmy się na trudne pytania. Autor pytania tak stwierdza. Skarbnik będzie zapoznawać z tymi załącznikami. Jedno trudne pytanie. A może trudno ci było zadać to pytanie? Proszę państwa, to tyle bym miał. Ustalamy 3 czerwca. Było tak trudne, że trudno było. Panie zapisze, nie? 3 czerwiec. 14:30. Kończymy to. Budżet. To jest na Sprawy różne, proszę bardzo, ustaliliśmy termin. Proszę państwa, dostaliście odpowiedź, to co kilka razy tam odpowiedź. No, a traktujmy jedną i drugą sprawę, no nie wiem, bo Mirek mi mówi, jak wy uważacie. Co powinien powiedzieć, to każda z tych odpowiedzi dowodzi jednego, że jednak tego nadzoru na tym nie było. To jakby na to nie patrzył, a po drugie... Zastanawia mnie, skąd pan sekretarz wziął dane na temat, o której godzinie pogotowie było informowane. Nie wiem, czy wtedy już istniał ten krajowy system, ale teraz wszystkie zgłoszenia są przyjmowane w Olsztynie. I stamtąd dyspozytor wysyła za. Ale to od niedawno. No właśnie nie wiem, czy to od jest. Od niedawno. Myślę, że Wojtek, mamy dwie odpowiedzi i traktujmy jedną i drugą to samo, ale między nami i tak dalej. Co by nie mówić, każda z nich dowodzi tego, że jednak tam nie było tego. Ale nie wiemy dlaczego. A to teraz tak. Informacje mamy. Komisja Mienia i Komisja Społeczna bierze udział w spotkaniu. 9:00, 15:30. Obowiązkowo. Co nie znaczy? Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych, debata o przyszłości. Czego przyszłości? Bazy szkolnej. Bazy?
Jolanta Piotrowska, Czopińska, Radni Miejskiej, Rady Wojewoda, Masi Ortega. Te zaproszenia, kto chce skorzystać, proszę bardzo. Komisje będą obowiązkowe, te Andrzej. Tak. Znaczy Komisja Finansów Telewizyjna nie ma obowiązku. No ale jak ktoś... Telewizyjna to wiadomo, że jest. Czy mają Państwo pytania? Myślę, że nagadaliśmy się, uważam, posiedzenie komisji za zamknięte. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.